Overgaret 8. Przepracowany. Rozdział 71. Rozdział 71. Kwank. Kiek? Black Knights raga zwiększył moją siłę ataku o 10%, a niezniszczalna sprawiedliwość zadawała obrażenia równe 300% mojej siły ataku, więc 11 orków odniosło duże obrażenia jednocześnie. Podmuch wiatru. Ostry wiatr powodował orków dalszy bli byli zdezorientowani, nie wiedząc, co robić. Użyłem szybkich ruchów, aby wykorzystać lukę. Mój wzrost prędkości i ranny orki sprawiły, że z łatwością zadałem ostatnie ciosy. Pokonałeś orka mrozu. Pokonałeś orka mrozu. Pokonałeś, orka mrozu. Pokonałeś mróz. Zdobyto 7 sztuk złota. Zdobyto 6 sztuk złota. Zdobyto 10 sztuk złota. Zdobiona skóra orków z Frostlit. Zdobiona skóra orków z Frostlit. Skóra orków z została. Zdobiono surowy topur ręczny. Zdobiono surowy topór ręczny. Surowy topur ręczny został. Zdobyliśmy łuskę selfową. Zdobyliśmy łuskę selfową. Kowalski gniew, przecinek niezniszczalna sprawiedliwość, przecinek podmuch wiatru, przecinek szybkie ruchy. Dzięki tej kombinacji w jednej chwili zginęło 11 orków i udało mi się zdobyć dwa łuski selfidów. Jednak nie awansowałem, ponieważ dzieliłem się doświadczeniem z Polowałem na osiemdziesiąt orków i spadły tylko trzy łuski, ale teraz znalazłem dwie. W tym momencie poczułem się, jakbym przeżył wielki los. Miałem dobre przeczucie, że gdybym zabił wodza orków, mógłbym zdobyć dużą ilość łusek selfidu. Dobra. Hej, huroi, pokonajmy go teraz. Krzyknąłem w kierunku huroi, który był odpowiedzialny za utrzymanie gobrowoze orków. W tym momencie wucorków przestał atakować huroi wielkim topolem i odwrócił się do mnie. He? Byłem zaskoczony, a huroi krzyknął. Czas trwania mojej drwiny się skończył. Co? Kło Wócorków nagle pojawił się przede mną. Powodem jego pojawienia się była chęć zemsty za zabicie innych orków. Wtedy Wucorków ryknął i zaczął mnie atakować. Pułank, pułank, Za każdym razem, gdy Wucorków wymachiwał wielkim toporem, wytwarzał się napór wiatru, który szarpał ziemię. Stopniowo odsłaniała się pokryta śniegiem ziemia wioski orków mrozu. Poniosłeś 104 obrażenia. Poniosłaś 97 obrażeń. Nie ma mowy. Silny napór wiatru uderzał za każdym razem, gdy Wucorków wymachiwał toporem. Odniosłem obrażenia od samego naporu wiatru. Jaka była ta absurdalna siła? Płuję. Wócorków rozgniewał się, że unikałem jego ataków i zaczął uderzać szybciej i ostrzej. Skupiłem się i ledwo udało mi się uniknąć bezpośrednich ciosów, będąc ciągle niszczonym przez wiatr. Ale nie mogłem dostać kontrataku. Jestem zestraszony. To była prawdziwa godność potwora bossa. Wszystkie potwory bossy, na które polowałem jako wojownik, były poniżej 100 poziomu i zawsze miałem dziesiątki użytkowników w mojej drużynie. To był pierwszy raz, kiedy sam zmierzyłem się z bossem. Czy naprawdę możemy wygrać? Gdy się bałem, pojawiło się przede mną okienko powiadomień. Legenda nie czuje łatwo strachu. Wtedy mój umysł się uspokoił. Cechy mojego opanowania, niezłomności i odwagi pozwoliły mi dostosować mój umysł. Całkowicie otrząsnąłem się z efektu strachu i krzyknąłem w stronę Kuroi, który czekał na okazję zbliżenia się do wodza. Huroi, Ale już. Odebrał mój sygnał i Huroi wbił mnie wodza. Niezniszczalna sprawiedliwość. Huroi użył tej samej umiejętności co ja. Wód wzdrygnął się po ataku, głębokiego uda i upadł na jedno kolano. Użyłem szałukowala i szybkich ruchów, aby przejść przez tę lukę. Potem wymachiwałem idealnym sztyletem. Niezniszczalna sprawiedliwość. Podmuch wiatru. Dwie umiejętności uderzyły w bok wodza niemal jednocześnie. Kło! Wódz krzyknął z szoku i cofnął się. Kiedy wylądował na ziemi, dźgnąłem lewe ścięgno Achillesa, podczas gdy huroi dźgnął prawe ścięgno Achillesa. Ale nasze ataki nie przebiły się łatwo przez grubą skórę wodza. Kło! Wódz wstał, trzymając w obu rękach topór. Potem dosłownie obrócił się w miejscu. Uch! Kło! To było jak jacuzzi. Silne wiatry zaczęły wznosić się jak burza z wirującego topora, podczas gdy huroi i ja byliśmy bezbronni w następstwie. Topór wodza celnie trafił w nasze ciała. Poniosłeś 5300 obrażeń. Kaszel! Zdrowie Huroi, które było bliskie maksimum, błyskawicznie spadło do mniej niż 10%, a moje również spadło do 20%. To był ogromny kryzys. Huroi, Huroi był oszołomiony. Cholera. Zapomniałem o tym fakcie po tym, jak zostałem potomkiem Pakmy i rozwinąłem wysoką odporność na normalne warunki, ale użytkownicy, którzy stracili 40% zdrowia w jednym ataku, byli oszołomieni na 3 sekundy. W stanie oszołomienia osoba była całkowicie bezbronna. Ten, po tym, jak Huroi został oszołomiony, wzrok orków natychmiast przeniósł się na niego. Chciał najpierw zająć się wrogiem, który nie miał oporu. Jeśli Huroi umrze, nie poradzę sobie sam z tym potworem. Musiałem wybrać: Uciekaj lub pomóż oszołomionym Huroi. Kiedy o tym myślałem, to toprowadzaorków spadł w kierunku Huroi. Gówno. To pierwszy raz, kiedy prowadzę na Satisfy, więc nie mogę im się poddać. W swoim życiu zawsze byłem aktorem drugoplanowym. Tak samo było z Satisfy, ale teraz byłem inny. Przynajmniej Satisfy mógłbym być wielką gwiazdą. Główny aktor nie powinien tak łatwo się poddawać. Rzuciłem się w powietrze. Potem owinąłem się wokół Huroi. PEOK. Otrzymałem okrutne cios bez ochrony. Czerwień wypełniła moją wizję i nie mogłam powstrzymać się przed drżeniem. Jednak szybko się uspokoiłem. Zostałeś uderzony ciosem. Legenda nie umiera łatwo. Możesz odeprzeć wszystkie ataki przez pięć sekund przy minimalnym zdrowiu. Gduk, gduk, krew płynęła z mojego ciała. Ciało huroja w moich ramionach stawało się mokre od mojej krwi. Giesiatka? siatka Po otrząsnięciu się z oszołomienia Huroi spojrzał na mnie drżącym wzrokiem. Dlaczego? Dlaczego się dla mnie poświęcasz? Huroi miał wybuchnąć płaczem. Wypiłem eliksir i zamówiłem mu. Przyciągnij uwagę tego drania i kup trochę czasu. Użyj go, aby odzyskać zdrowie. Ch Huroi zacisnął zęby i wstał. Następnie wziął wszystkie rodzaje mikstur wzmacniających, w tym mikstury przywracającą mu zdrowie. Na pewno oddam jego głowę mojemu lennikowi. Po raz kolejny zaczęła się rozwijać scena przypominająca dramat historyczny. Był zachwycony faktem, że go chroniłem. Nie zrobiłem tego dla ciebie. Cóż, nie byłoby źle, gdyby dalej się mylił. Obecnie miałem tylko pośrednie mikstury zdrowia, które przywracały 1500 zdrowia za każdym razem, gdy je brałem. Miałem w sumie 7886 zdrowia. Musiałem wypić cztery mikstury, zanim moje zdrowie wyzdrowieje jedno maksimum. Czas ponownego użycia mikstur to 20 sekund. Huroi, musisz jakoś przetrwać 1 minutę i 20 sekund. Potrzebowałem Huroi, żeby kupić wystarczająco dużo czasu. Huroi pokazał zaskakujący występ. Podniósł tarczę, która została zdmuchnięta przez wirowy atak wodza orków i użył jej do zablokowania ataków wodza. Następnie wykorzystał tę szczelinę, aby wyjąć szklaną butelkę. Co to jest? Poczułem to w tym momencie. Huroi rzucił szklaną butelką w wodza orków, a z rozbitej butelki wystrzeliły płomienie, które trafiły wodza. Kiek. Oczy wodza orków rozszerzyły się ze strachu, gdy jego ramię zapłonęło. Bomba zapalająca. Tak. Orki Frostlit są podatne na ogień. Jak Huroi miał bombę zapalającą? Czy przed przyjazdem przygotowywał bomby zapalające? Czy nie jest całkiem dobry? Kiedy podziwiałem gotowość Huroi, wyciągnął obiema rękami nowe butelki i krzyknął. Weź to. 49 bombardowania bombami zapalającymi. Wielokropek. Czy był zbyt podekscytowany, gdy bomba zapalająca uderzyła w wodze orków? Wywołał dziecinną nazwę techniki i ciągle rzucał bombami zapalającymi. Pepęk. Pepepepęk. -pe -pe Masywne ciało wodze orków zapaliło się. Kierach. Krzyki wodza orków odbiły się jechem na niebie, a potem Huron uzbroił się ponownie w miecz, gdy wszystkie bomby zapalające zostały wyczerpane. Następnie zaatakował płonącego wodza orków. Pół ok. Pół ok. Zacisnąłem pięść, obserwując, jak niebieska krew wypływa z wodza orków. nalot się powiodł, ale czy było coś łatwego? kurung, kurung. Płonący wódz orków parsknął, gdy Huron nieustannie go atakował. Potem wyciągnął z kieszeni mały koralik. Podniósł koralik do nieba. Co on robi? Kiedy byłem zaskoczony nieznaną akcją, niebieska skóra wodza orków stopniowo stawała się czerwona. Potem na niebie utworzyły się ciemne chmury. Sama atmosfera była niezwykła. Prawdopodobnie używał ogromnej umiejętności. Huroi również użył umiejętności. Silna wola. W tym samym czasie. Płoch. Kwarurunek. Gdy całe ciało wodza orków poczerwieniało, z nieba spadła czerwona błyskawica i uderzyła w topór wodza orków. Następnie wodz orków wycelował topór pokryty czerwoną błyskawicą w kierunku Huroi. Pęd był tak niesamowity, że wydawało się, że nawet wysokie mury Winstona załamały się od uderzenia tego pokrytego błyskawicą topora. Oczywiście przewidziałem śmierć huroi. Następnie kwarang. Kurok. Wucorków mówił w nieznanym języku i nie mogłem go zrozumieć. Moment, w którym czerwony topór uderzył w czoło Huroi i ja, topór nie był w stanie przebić czoła huroi. Z opóźnieniem przypomniałem sobie działania huroi, których byłem świadkiem w winston Dungon. Najwyraźniej. W tamtym czasie wyraźnie blokowała tak rycerza swoim ciałem. Huroi musi mieć niesamowitą skórę obronną. Topór wodza orków został odetchnięty w boki huroi przeszedł do defensywy. Ach, pułok, Huroi Hurojdz zarazem, nie robiąc przerwy. Pówek. Kiek? Czy to było następstwo użycia świetnej techniki? A może dlatego, że zniszczenia spowodowane przez bombę zapalającą były zbyt duże? Wucorków powrócił do swojego niebieskiego koloru i działał defensywnie, nie mogąc się oprzeć. Następnie użył umiejętności niezniszczalna sprawiedliwość po upływie czasu odnowienia. Pęg. Płach. uderzył w brzuch. Wucorków został trafiony niezniszczalną sprawiedliwością i upadł. Następnie huroj wspiął się na ciało wodza orków i dalej dzię w dół, nie przejmując się obrażeniami. Wucorków był bity przez chwilę, po czym machnął rękami i odrzucił hroj. Wtedy Woców zaczął dziko machać toporem. U. Pomimo bombardowania bombami zapalającymi i ciągłego dźgania, wucorków nie wykazywał żadnych oznak umierania. Początkowo Huroi chciał zablokować ataki swoją tarczą, ale w końcu się wycofał. Tarcza Huroi była na krawędzi zniszczenia z powodu obrażeń. Koniec. Huroi regularnie przyjmował likswiry, ale jego zdrowie było już na dole. Widziałem, że Huroi nie wytrzyma długo. Cholera, myślałem, że wygraliśmy, kiedy rzucono bomby zapalające. W końcu muszę znowu iść do przodu. Myślałem, że mogę usiąść i zjeść zyski, ale tak nie było. Kiedy przygotowywałem się do ruchu, zobaczyłem zakrwawione ciało Hurujia, które znów biegnie w kierunku orków. Ech. Hej, huroi. Nie przesadzaj. Przekaż pałeczkę. Podczas gdy ja walczę, ty zostajesz w tyle i ponownie uzupełniasz swoje zdrowie. Nie wiesz, że w ten sposób nie możemy wyrządzić większych szkód wodzowi orków, ale jeśli umrzesz, czy nie zostanę sam, wtedy szanse na wygraną znikną. Wolałbym walczyć z wodzem orków, gdy huroi się wycofali. Ale nie mogłem złamać decyzji huroi. Mój Suzerenie. Do zobaczenia później. Ofiara dla sprawiedliwości. Nagle miecz Huroi zaczął błyszczeć złotem. Zdrowie huroi spadło, aż zostało tylko 10 tysięcy. Co to jest? Gdy czułem się zdezorientowany, laśniący złoty miecz Huruja uderzył w pieść wodza orków. W tym momencie wydarzyła się dziwna rzecz. Kiek, wódz orków, który został trafiony bombami zapalającymi i ciągle dźgany, wydał przerażający okrzyk bólu. Widziałem, że zdrowie wodza orków gwałtownie spadło z powodu ciosu złotego miecza. Huruja uśmiechnął się, resztę zostawiam tobie. Zerknij. Przypełniony bólem wódz zamachnął się toporem na Huruja, który zmienił się w szare światło. Twój członek drużyny, huroi, umarł. Zostałem sam. Uwach! Wódz orków ryknął i rzucił się na mnie. Ale nie dało się tego porównać z wcześniejszymi. Wódz orków zdecydowanie został ranny. Wielokropek. Nic na to nie poradza. Gniew Kowala. Szybkie ruchy. Wściekłość Kowala została aktywowana. Twoja siła ataku i prędkość ataku znacznie wzrosną przez 20 sekund. Włączono szybkie ruchy. Twoja zwinność i szybkość uników znacznie wzrosną na jedną minutę. Tymczasowo podniosłem zdolności swojego ciała i użyłem podmuchu wiatru, by precyzyjnie trafić rany na piersi wodza orków. Zadałeś celowi 1090 obrażeń. Kiek. He? Moje ataki wyraźnie zadały większe obrażenia wodzowi orków, który był wyraźnie zaniepokojony. Oczywiste jest, że umiejętność choro i poświęcenia dla sprawiedliwości stworzyła tę sytuację. Umiejętność w justice. Czy jest to umiejętność, która zużywa jego zdrowie, aby zadać wrogowi ogromne obrażenia, a także zmniejszyć jego obronę? Wypiłem miksturę many i zacząłem atakować bardziej agresywnie. Niezniszczalna sprawiedliwość. P.N.K. Kierak. Odniosłeś sześć obrażeń. Opowodza orków słabił. Jego skóra znów stała się czerwona, gdy losowo zamachnął się toporem. Wyjął koralik, by ponownie przywołać czerwoną błyskawicę. Musiałem go zabić, zanim całe jego ciało poczerwienie ci przez wiepiorun. Zadałaś 1600 obrażeń celowi. Zadałaś celowi 1711 obrażeń. Poniosłaś 2203 obrażenia. Zadałaś celowi 1509 obrażeń. Zadałaś celowi 1830 obrażeń. Poniosłaś 2500 obrażeń. nie wycofałem się. Stałem tam i atakowałem jak najwięcej. Wiedziałem, że jeśli się stąd wycofam, zostanę pokonany przez przyzwaną czerwoną błyskawicę. Nadszedł czas, aby wygrać. Kuwach. O och. Pęk. Pęk. Puk. puk, Doznałaś 2154 obrażeń. Męstwo apostoła sprawiedliwości nie ma sobie równych. A sprawiedliwości przeżywa kryzys. Nie upadniesz łatwo przed wrogami. Wszystkie statystyki wzrosną o 30%. Moje zdrowie spadło poniżej 10%, a moja siła ataków wzrosła z efektu pasywnego. Zadałaś celowi 2480 obrażeń. Zadałaś 2502 obrażeń celowi. Kłok. Kłok. Całe ciało wodza orków zostało ufarbowane na czerwono. Potem na niebie błysnęła czerwona błyskawica. Czy to pól pokryty tą błyskawicą spadłby na moją głowę? A może pierwszy podda się wodzowi orków? Nie wiedziałem. W tej chwili jedyne, co mogłem zrobić, to zaatakować. Kwarunku. Błyskawica trafiła w to wodza orków. W tym samym czasie zakończył się czas odnowienia niezniszczalnej sprawiedliwości. Spojrzałem na to spadający w moją stronę i użyłem niezłomnej sprawiedliwości. Pęk. Kok. K. Tuż przed tym, jak to wodza orków uderzył mnie w czoło. Kiek. Niezniszczalna sprawiedliwość uderzyła w pierś wodza orków, który krzyczał i kasznął krwią. Uklęknął i zniknął w szarym świetle. Pokonałaś wodza orków mrozu. Zdobyto 750 sztuk złota. Zdobyto błogosławione kamienie wzmacniające broń. 2. Zdobyto błogosławione kamienie wzmacniające zbroje. 3. Zdobiony frostli w Zdobiono czerwony koralik przywołania błyskawicy. Zdobyto łuski selfidowe. 7. Zdobyto 3,554 doświadczenia. Twój poziom wzrósł. Twój poziom wzrósł. Otrzymałem 7 łusek selfidowych, różne inne przedmioty, ogromną ilość złota i ogromną ilość doświadczenia. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 72. Rozdział 72. Winstone. Po zabiciu wodę orków mrozu wróciłem do Hana i ponownie sprawdziłem informacje o przedmiocie. Heum wodę mroźnych orków. Ocena. Unikalny. Zestaw. Wytrzymałość. 250-250. Obrona. 130. Szansa na otrzymanie krytycznego ciosu jest zmniejszona o 20%. Zdrowie wzrośnie o 10%. Ma pewną szansę na rzucenie strachu na cel. Efekt zestawu woda Frostlitorts. Minus 3 elementy zestawu wyposażone. Siła plus 50. Wytrzymałość plus 80. Minus 5 elementów zestawu wyposażonych, siła plus 100, wytrzymałość plus 200, może przekształcić się w wodę orków mrozu. Transformacja woda frostli tort, Możliwe jest dowodzenie orkami mrozu. Umiejętność cięcie rotacyjne zostanie wygenerowana. Wódz orków mrozu można określić jako władcę północnych pól śnieżnych. Ten hełm, który kochał, został wykonany z czaszki śnieżnego ogra i ma okropny wygląd. W szczególności róg po lewej stronie ma bardzo groźny wygląd. Samo noszenie tego hełmu może wywołać strach. Warunki użytkowania, poziom 150 lub wyższy. Ponad 400 siły. Waga. 800. Koralik przywołania czerwonej błyskawicy. W tym koraliku tkwi moc na orków mrozu. Może przywołać z nieba czerwoną błyskawicę. Tymczasowo zwiększa siłę ataku broni trafionej tą błyskawicą i nadaje broni atrybut elektryczny. Przywołanie błyskawicy zajmuje minutę, a zdrowie przywołacza spada o 10% po każdym przyzwaniu. Waga. 50. To było niesamowite. Gdyby te dwa przedmioty zostały umieszczone na stronie aukcyjnej, ceny by poszybowały w górę. Istnieją też błogosławione kamieniem wzmacniające broń. Błogosławione kamieniem wzmacniające broń. Magiczny kamień używany do ulepszania broni. Pomyślne ulepszenie broni zwiększy wartość wzmocnienia o plus 1. Nieudane wzmocnienie broni zmniejszy wartość wzmocnienia o minus 1. Waga. 20. Błogosławione kamienie wzmacniające zbroję. Magiczny kamień używany do wzmacniania zbroi. Pomyślne ulepszenie pancerza zwiększy wartość wzmocnienia o plus 1. Nieudane wzmocnienie pancerza zmniejszy wartość wzmocnienia o minus 1. Waga. 20. W satisfej przedmioty można było ulepszyć do plus 10. Jednak cena kamieni wzmacniających była droga, a im wyższa wartość wzmocnienia, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że wzmocnienie się powiedzie. Ponadto, jeśli wzmocnienie się powiodło, wartość wzmocnienia wyniesie plus 1, ale jeśli się nie powiedzie, będzie to minus 3, więc szanse zwykłych użytkowników posiadających wysoce ulepszony sprzęt był jak zbieranie gwiazd z nieba. Ale w przypadku błogosławionych kamieni wzmacniających spadek wynosił minus 1 zamiast minus 3, jeśli wzmocnienie się nie powiodło. To naprawdę oszustwo. Ogólnie rzecz biorąc, nieudane ulepszenie zmniejszy o 3, ale błogosławione kamienie wzmacniające to tylko minus 1. Obciążenie będzie bardzo małe, jeśli ulepszenie się nie powiedzie. Po raz pierwszy dowiedziałem się, że istnieją błogosławione kamienie wzmacniające. Ale czy użytkownicy wyższego poziomu nie znają już błogosławionych kamieni wzmacniających? Użytkownicy wysokiego poziomu, zwłaszcza rankingi, często poruszali się z przedmiotami plus 6 lub wyższymi. Zawsze zastanawiałem się nad ich tajemnicą i okazało się, że to błogosławione kamienie wzmacniające. Czy powinienem wzmocnić idealny sztylet? W końcu nie udało mi się zdobyć 20 łusek selfidowych. Dlatego w tej chwili nie było możliwe zrobienie zipucka, którymi nie mogłem uniknąć walki z potworami w kanionie Kessen. W tej chwili mam 85 poziom, ale. Tylko na podstawie sumy moich statystyk byłem porównywalny z użytkownikami powyżej poziomu 100. Jednak to było tylko wtedy, gdy patrzyłem na moje statystyki. Z powodu braku umiejętności bojowych nadal bałem się potworów w kanionie Kesen. Mam tylko cztery umiejętności związane z walką. Z łatwością poradzę sobie z orkami mrozu, ale potwory w kanionie różnią się od orków. Zastanawiam się, czy poradzę sobie z potworami w kanionie, mając tylko cztery umiejętności? Była tylko jedna rzecz, na której mogłem polegać. Tak, wzmocnijmy idealny sztylet. Jedną z cech potomka Pagma jest to, że miałem zwiększone prawdopodobieństwo ulepszenia przedmiotu. Nie było wyjaśnienia, o jaki procent został zwiększony, ale biorąc pod uwagę, że potomek Pagma był legendarną klasą, wzrost prawdopodobnie nie byłby mały. Postanowiłem natychmiast udać się do domu aukcyjnego. Następnie szukałem kamieni wzmacniających broń i zbroję. Kamienie wzmacniające broń i zbroje to 100 sztuk złota, a błogosławione kamienie wzmacniające broń i zbroję to 1200 sztuk złota. Błogosławione kamienie ozdobne były 12 razy droższe niż zwykłe kamienie ozdobne, ale czy nie zdobyłem 5 błogosławionych kamieni wzmacniających, zabijając jednego wodza orków? Tylko te pięciu błogosławionych kamieni wzmacniających wynosi 720 tysięcy wonów. Poza tym jest tam unikalny heum, koralik przywołujący piorun i łoski sylfy. Ile był wart ten wód córków? Kiedy nalot był przeprowadzany przez wiele osób, wartość opuszczonych przedmiotów musiała być równo podzielona między członków drużyny, więc nie było łatwo zarobić duże pieniądze. Ale zrobiłem nalot z i zarobiłem dużo pieniędzy, ponieważ sam pozbierałem wszystkie przedmioty. Byłem dumny, że nie mam sumienia, ale nie mogłem powstrzymać wyrzutów sumienia czy powinienem podzielić się częścią tych dużych pieniędzy z Huroi? Nie się powiódł dzięki poświęceniu Huroi. Zużył bomby zapalającej i mikstury, a także stracił doświadczenie, gdy umarł. Naprawdę byłabym najgorszą osobą, gdybym nie rozdała mu żadnych przedmiotów. Kuk, najgorsza osoba. To prawda. W pierwszej kolejności dzięki mnie uzyskał drugą klasę łaska, którą był mi winien, była niezrozumiała. Nie musiałem mu nic dawać. Raczej był w stanie mi służyć. Ostatecznie zabrałem wszystkie przedmioty zgodnie z pierwotnym planem. Następnie kupiłem 10 kamieni wzmacniających broń i wróciłem do Kuźnikana Było wcześniej rano. Han obudził się i przywitał mnie. Och, krata! Martwiłem się o ciebie. Cieszę się, że dobrze wyglądasz. Nie ma się czym martwić. Orki nie był nawet moimi przeciwnikami. Han zignorował mój uśmiech. Potem spojrzał na łupy, które położyłem na stole. Czy ten hełm nie wygląda okropnie? Czy jest zrobiony z czaszki ogra? Wygląd jest dobrzydki, ale jego obrona jest całkiem dobra. HM. Co to za koralik? Czuję tajemnicą aura, ale trudno to określić. Och, czy to są łuski selfidowe, o których tylko słyszałem. Jak użyjesz tego do stworzenia przedmiotu? Nie mam pojęcia. Ech, nie to. Han wydał z siebie kolejne okrzyki podziwu, zanim jego oczy rozszerzyły się na skórze orków mrozu. Pomyślał o tym i powiedział: Bardzo lubię ten rodzaj elastycznego materiału skórzanego. Jeśli jest używany jako pancerz wewnętrzny, może w pełni zaabsorbować uderzenie pancerza zewnętrznego. Wyglądało na to, że Han wpadł na dobry pomysł. Wręczyłem mu skórę orka z mroźnego światła. To jest prezent. Zamiast tego chcę, żebyś dał mi zbroję wykonaną z tej skóry. Tu nie mogę go uszkodzić. Jeśli tego nie chcesz, nie można na to poradzić. Skóra orków mrozu, taki trudny i rzadki materiał. Kiedy będzie kolejna szansa na zrobienie przedmiotu z tak drogocennych materiałów? Czy powiedziałem nie? Dobrze, dobrze. Zostaw te skóry mnie. Zrobię wspaniałą zbroję. Przekazałem produkcję zbroi Hanowi i wyjąłem idealny sztylet i kamienie wzmacniające broń. Następnie spróbowałem ulepszyć idealny sztylet. Kamień wzmacniający broń, jeden, został zużyty. Idealny sztylet został wzmocniony. Plus jeden idealny sztylet. Ocena, unikalna. Trwałość. 168,168 168, siła ataku. 254,277 szybkość ataku plus 11%. Istnieje rzadka szansa na natychmiastowe zabicie celu. Zwinność plus 20. Generowana jest umiejętność podmuch wiatru. Generowana jest umiejętność szybkie ruchy. Sztylet stworzony przez rzemieślnika o wielkich umiejętnościach i potencjale, ale bez doświadczenia i reputacji. Została wykonana przez znanego kowala Khana. Nie ma nic szczególnego w użytych materiałach ani metodzie, ale umiejętności rzemieślnika i współpraca z Khanem stworzyły idealny sztylet. Ograniczenia użytkownika, poziom 180 lub wyższy. Ponad 450 zwinności. Zaawansowane mistrzostwo sztyletu. Och! Za każdym razem, gdy przedmiot został ulepszony o plus 1, podstawowe statystyki zostały zwiększone o 5%. Pierwotne obrażenia z 242-264 wzrosły do 254-277. Podstawowa siła ataku jest dobra, więc wzrost jest zbyt duży. Kontynuowałem ulepszanie przedmiotu. Kamień wzmacniający broń 1 został zużyty. Idealny sztylet plus 1 został wzmocniony. Kamień wzmacniający broń 1 został zużyty. Idealny sztylet plus 2 został wzmocniony. Kamień wzmacniający broń 1 został zużyty. Idealny sztylet plus 3 został wzmocniony. Kamień wzmacniający broń, 1, został zużyty. Idealny sztylet, plus 4 został wzmocniony. W końcu dotarłem tutaj. Plus 5 idealny sztylet. Ocena, unikalna. Trwałość. 168-168 siła ataku. 309-337 szybkość ataku, plus 11%. Istnieje rzadka szansa na natychmiastowe zabicie celu. Zwinność, plus 20. Generowana jest umiejętność podmuch wiatru. Generowana jest umiejętność szybkie ruchy. Sztylet stworzony przez rzemieślnika o wielkich umiejętnościach i potencjale, ale bez doświadczenia i reputacji. Została wykonana przez znanego Kowala Khana. Nie ma nic szczególnego w użytych materiałach ani metodzie, ale umiejętności rzemieślnika i współpraca z Khanem stworzyły idealny sztylet. Ograniczenia użytkownika, poziom 180 lub wyższy. Ponad 450 zwinności. Zaawansowane mistrzostwo sztyletu. Przedmioty miały stosunkowo duże prawdopodobieństwo wzmocnienia do plus 5. W związku z tym nie było dużej różnicy w cenie między przedmiotami plus 0 a plus 5. Problem polegał na podniesieniu go do plus 6. Prawdopodobieństwo ulepszenia zostało znacznie zmniejszone, od plus 6 zwyż, więc zwykli użytkownicy rzadko mieli przedmiot plus 6. Począwszy od plus 6, statystyki miały podstawowy wzrost o plus 7% zamiast plus 5%, a wygląd przedmiotu poprawił się, czyniąc go wart ryzyka i wyzwania. Proszę, proszę, odnieść sukces. Wierzyłem w charakterystykę potomka pak po i rzuciłem wyzwanie ulepszeniu plus 6. I kamień wzmacniający broń 1 został zużyty. Nie udało Ci się wzmocnić idealnego sztyletu plus 5. Idealny sztylet plus 5 zmniejszył się o 3. Hej ty. To naprawdę procent. To było tak, jakbym tworzył normalnie oceniane przedmioty, mimo że byłem potomkiem Pagma. Po raz kolejny poczułem frustrację na mojej klasie. Nie czy nie było powiedziane, że prawdopodobieństwo ulepszeń przedmiotów wzrośnie? Więc dlaczego nie mogę dostać się do plus 6? Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 73. rozdział 73. Straciłem panowanie nad sobą i ponownie rzuciłem wyzwanie ulepszeniu idealnego sztyletu, używając pozostałych czterech kamieni wzmacniających. Tym razem, mimo że osiągnąłem plus 5 bez porażki, kamień wzmacniający broń 1 został zużyty. Nie udało ci się wzmocnić idealnego sztyletu plus 5. Idealny sztylet plus 5 zmniejszył się o 3. Cholera. Oczywiście idealny sztylet był sztyletem o wyjątkowej ocenie. Wiedziałem, że im wyższa ocena, tym mniejsze prawdopodobieństwo poprawy. Ale ja byłem potomkiem Pakmy, a potomkowi Pakmy nie udało się osiągnąć plus 6 z rzędu. Cholera, cholera. Wydałem tysiąc sztuk złota, aby kupić 10 kamieni wzmacniających, ale rezultatem tego złota było jedynie wzmocnienie plus 3. Nie mogłem tego tak po prostu zostawić. Byłem pełen trucizny, kiedy ponownie udałem się do domu aukcyjnego i kupiłem kolejne 10 kamieni wzmacniających. Jeśli nie uda mi się ponownie osiągnąć plus 6, użyję błogosławionych kamieni wzmacniających. Cena była zbyt wysoka, więc chciałem sprzedać błogosławione kamienie uszlachetniające zamiast ich używać. Straciwszy panowanie nad sobą, byłem gotów użyć błogosławionych kamieni wzmacniających, gdy ponownie rzuciłem wyzwania w wzmocnieniu idealnego sztyletu. Następnie, kamień wzmacniający broń, 1, został zużyty. Idealny sztylet plus 5 został wzmocniony. Och, och. W momencie, gdy idealny sztylet osiągnął plus 6, wokół niego zaczęła krążyć niebieska aura. Byłem podekscytowany. Piękna. Ulepszenia plus 5 nie było widać gołym okiem, więc nie było oczywistej różnicy między przedmiotami plus 0 i plus 5. Nie było żadnych funkcji, ale po osiągnięciu plus 6 idealny sztylet zmienił wygląd. Kolor, który się zamanifestował, był reprezentatywny dla atrybutu przedmiotu. Jeśli ludzie to zobaczą, od razu poszedłem na rynek miejski. Trzymałem idealny sztylet plus 6 i przybrałem ładną pozę, jak plakat filmowy. Ludzie natychmiast odwrócili się, żeby na mnie spojrzeć. Wow, spójrz na tę broń. To Co najmniej plus 6. Ma niebieską aurę. Naprawdę piękny. Podziwiali idealny sztylet w mojej dłoni. Musi być bogaty, aby ulepszyć broń do plus 6. Mam go raz skusić? Hej, może po prostu będzie miał szczęście z ulepszeniem. Nie zachowuj się zbyt nierozważnie. Wof, po raz pierwszy widzę broń plus 6. Mój to tylko plus 3. Jestem zazdrosny. Byłem zachwycony, gdy ludzie patrzyli na mnie z zazdrością. Hu hu, broń plus 6 jest naprawdę wyjątkowa. Wydałem dużo pieniędzy, żeby to ulepszać. Centralny plac. Spojrzenia ludzi stopniowo zmieniły się z podziwiania sztyletu plus 6 na patrzenie na mnie jak na wariata. Bach, przechwalania się w ten sposób, gdy masz tylko skromny sztylet plus sześć. W tym momencie za mną rozległ się znajomy głos. Odwróciłem się i potwierdziłem tożsamość głosu. Osoba była. Katz. Krew wojownik Katz. Katz znalazł się w czołówce 40 rankingów i miał trzecią epicką klasę. Ludzie krzyczyli, gdy byli świadkami jego pojawienia się na placu. Dlaczego ten drań jest tutaj? Znałem Kadza. Nie znałem go osobiście, ale był niesławnym awanturnikiem, który często pojawiał się w telewizji. Innymi słowy, Katz mnie nie znał. Ten facet patrzył mi prosto w oczy Spojrzał na mnie w górę i w dół skpiącym wyrazem twarzy i powiedział: Hej, jesteś zbyt wulgarny. Co ty nagle sugerujesz? Kac wzruszył ramionami na moje słowa, zanim wyciągnął mieczu pasa. Jego miecz świecił pomarańczowo jak słońce. Bolało mnie nawet oczy. Użytkownicy na placu krzyczeli ze zdumienia, a kac śmiał się. Puchahaha co z tym? Czy to nie jest inna? Oto majestat broni plus osiem Niesamowita broń, której osoba taka jak ty nie będzie mogła dostać w swoje ręce przez całe życie. Puchehaha, roześmiał się, po czym z godnością opuścił plac. Tłum był przerażony, gdy spojrzeli na jego plecy. Co to jest? Przyszedł tylko po to, żeby się pochwalić. Jest dokładnie taki, jak mówią plotki. Mój cel cel. Ludzie kliknęli językiem na kadza. Wyśmiewali kadza, zanim wrócili do swojego codziennego życia, ale nie mogłem się ruszyć z miejsca, w którym stałem. Trzęsłem się, bo nie mogłem stłumić poczucia porażki. Ten drań ośmielił się mnie schońbić. Jest po prostu epicką klasą, a jednak opowiada takie bzdury do legendarnej klasy. Potem nie mogłem po prostu zadowolić się bronią plus sześć. Wróciłem do kuźni. Następnie wyjąłem dwa błogosławione kamienie wzmacniające broń, które znajdowały się w rogu mojego ekwipunku. Jestem potomkiem Bakmy. Wojownik krwi? X-Go. Błogosławiony kamień wzmacniający broń? 1. Został zużyty. Idealny sztylet plus 6 został wzmocniony. Błogosławiony kamień wzmacniający broń? 1. Został zużyty. Idealny sztylet plus 7 został wzmocniony. Wartość ulepszenia przedmiotu wynosi plus 8, więc efekt opcji jest nieznacznie zwiększony. Ech. Udało mi się sukcesywnie z błogosławionymi kamieniami szlachetniającymi. Niebieska aura idealnego sztyletu stała się silniejsza. Jeśli mieczka zabył jak słońce, to idealny sztylet był ciemno ciemnoniebieski jak morze. Ha. Ha 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 Puh, ha, ha. Plus 8 idealny sztylet. Ocena unikalna trwałość 168,168 siła ataku. 378-413, szybkość ataku plus 13%. Istnieje rzadka szansa na natychmiastowe zabicie celu. Zwinność plus 30. Generowana jest umiejętność podmuch wiatru. Generowana jest umiejętność szybkie ruchy. Sztylet stworzony przez rzemieślnika o wielkich umiejętnościach i potencjale, ale bez doświadczenia i reputacji. Została wykonana przez znanego Kowala Khana. Nie ma nic szczególnego w użytych materiałach ani metodzie, ale zarówno umiejętności rzemieślnika, jak i współpraca z Khanem stworzyły idealny sztylet. Ograniczenia użytkownika, poziom 180 lub wyższy, ponad 450 z winności, zaawansowane mistrzostwo sztyletu. Siła ataku sztyletu, a nie długiego czy wielkiego miecza, wynosiła ponad 400. Dzięki niespodziewanemu spotkaniu z Kadzem udało mi się ulepszyć i otrzymałem broń najwyższej klasy. Ponieważ byłem lat, Huroj wszedł do kuźni. Mój suzerenie, co się stało z nalotem? Spojrzałem uważnie na churój i skłamałem: Um, niestety, nalot się nie powiódł, więc nie ma żadnych przedmiotów. Przykro mi z powodu wyniku, pomimo Twojego odważnego poświęcenia. W rzeczywistości nalot się udał? Dzięki temu zdobyłem wiele przedmiotów, ale skłamałem, że nalot się nie powiódł. Czemu? Obawiałem się, że Huroi poprosi mnie o udostępnienie przedmiotów, jeśli będzie wiedział, że nalot się powiódł. Huroi zadrżał po usłyszeniu wyniku. To dlatego, że byłem niekompetentny. Kłock teraz wyjdę na trening, aby następnym razem mogłem pomóc mojemu Liega. Te tak. Huroi wyjechał po złożeniu przysięgi, a ja przygotowywałem się do wyjazdu do kanionu Kesen. Mam idealny sztylet jako broń, jak Han robi zbroje. Miałem hełm wodorków. Pozostało tylko stworzenie rękawic i butów. Wyciągnąłem tak i zacząłem robić rękawice i buty. Potem dwa dni później. Arcydzieło Khana. Ocena, epicka. Wytrzymałość. 303 obrona. 359 szybkość ruchu, minus 7%. 20% redukcji obrażeń od ataków fizycznych. Ta zbroja jest wykonana przy użyciu Knofchow, który najlepszy kowal na północy Wiecznego Królestwa, Khan zgromadził w swoim życiu. Wewnętrzna zbroja wykonana ze skóry orka mroźnego światła dobrze absorbuje uderzenia z zewnątrz. Khan z dumą nazywa tę zbroję arcydziełem swojego życia. Ograniczenia użytkownika, poziom 160 lub wyższy. Ponad 550 siły. Ponad 480 wytrzymałości. Średnie mistrzostwo w ciężkim pancerzu. Waga. 1900. Najlepsze rękawice. Ocena. Epicka. Wytrzymałość. 150-150 obrona. 47 szybkość ataku. Plus 4% celność plus 8%. Istnieje niewielka szansa na aktywację podwójnego naporu. Przedmiot wykonany przez rzemieślnika o wielkich umiejętnościach i potencjale, ale brakuje mu nieco doświadczenia i reputacji. Pomaga szybciej i dokładniej atakować cel. Ograniczenia użytkownika. Poziom 160 lub wyższy. Ponad 150 zwinności. Waga. 220. Buty poszukiwacza, przykład. Ocena. Rzadkie. Wytrzymałość. 120-120. Obrona. 60 szybkość ruchu. Plus 6%. Przedmiot wykonany przez rzemieślnika o wielkich umiejętnościach i potencjale, ale brakuje mu nieco doświadczenia i reputacji. Jest wygodny w noszeniu. Idealny na dalekie podróże. Ograniczenia użytkownika. Poziom 160 lub wyższy. Waga. 200. Dobrze, to jest idealne. Zrobiłem epicki i rzadki przedmiot i mam swoje statystyki, więc czy powinienem iść? Bez zwłoki skierowałem się w stronę kanionu Kesen. Potem dotarłem do kanionu Kesen. Przypomniałem sobie wspomnienia z przeszłości, patrząc na kanion. Przybyłem tu tylko po to, by umrzeć, umrzeć i umrzeć. To było tak straszne, że kanion Kesen wciąż pojawiał się w moich snach. Przeżyłam tu tyle horroru. Mogłabym zasnąć tylko po pokonaniu kanionu Kesen. Potwory tutaj są takie dziwne. Potwory z kanionu Kesen były niesamowicie groteskowe zarówno pod względem wyglądu, jak i skłonności. Wśród nich wyraźnie zapamiętałem pająka kanionowego. Gigantyczny pająk zjada ludzi żywcem. Uha! Ha. Szoki przerażenie związane z byciem uwięzionym w pajęczej sieci i niezdolnością do poruszania się, gdy paszcza pająka się do mnie nie zbliżyła. Cieszę się, że nie czułem się przeżywany, ponieważ umarłem w momencie, gdy moja głowa weszła do ust. Wzdrygnąłem się na wspomnienia tamtych czasów i oczyściłem umysł. Przestań marnować czas na bezużyteczne myśli i znajdź szermierki pakmy. W przeszłości umierałem tutaj. Teraz jestem inny. Pokażę wam moc przedmiotów. Potwory. Zemsta. Zemsta. Krzyknąłem, wchodząc do kanionu. Ale w przeciwieństwie do moich słów moje ciało drżało. Wspomnienia z przeszłości bardzo mnie przestraszyły. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowe treści tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 74. Rozdział 74. Kwink. Wiatr wiał przez zakrzywione ściany, które rozciągały się aż do nieba. Małe skaleczenia poparzyły moją skórę. Rzeka miała silny not i wpadnięcie do niej sprawiło, że utonę. było to miejsce, które szczyciło się bardziej spektakularnymi widokami niż gdziekolwiek na ziemi. kanion kesen. Nigdy nie dajcie się zwieść pozorom. Jak już kilkakrotnie wyjaśniałem, było to bardzo niebezpieczne miejsce. Przyjrzałem się uważnie jaskiniom w zakrzywionych ścianach. Przypomniałem sobie powód, dla którego tu przyjechałem i spojrzałem na informację o zadaniu. Potomek Pakme trudność zadanie klasowe z pewnością otrzymałeś umiejętności kowalskie pakmy ale czy wiesz dokładnie kim jest Pagma? czy możesz z dumą wypełniać jego wolę kim jest Pagma? gdyby był po prostu kowalem z dobrymi umiejętnościami jego legendy nie byłyby rozproszone po całym kontynencie najpierw zacznij od wskazówki szermierki która przebiła niebo i podążaj za legendą pakmy jeśli zdołasz zebrać wszystkie legendy naprawdę zrozumiesz Pagma i spełnisz jego wolę w tym momencie narodzi się nowa legenda nie ma limitu czasu dla tego zadania klasowego jeśli zaakceptujesz zadanie klasowe legendarnej klasy nie możesz ponownie zmienić swojej klasy Legendarna misja klasowa ma moc przekształcania świata satiswy w zależności od wyniku. Wyczyść warunki misji klasowej, pomyślnie ukończ wszystkie powiązane zadania. Nagroda za wyczyszczenie zadania klasowego, nieznana. Misja pierwszej klasy, Pagma S. Hip. Osoba, która 130 lat temu była świadkiem szermierki Pakmy, pojawiła się i dała Ci wskazówkę. Jeśli uderz się do kanionu Kesan na południu od Winston, znajdziesz wskazówkę dotyczącą szermierki pakmy wyrzeźbioną na północnym klifie. First Class Quest Layer Warunek, naucz się szermierki Pakmy. Nagroda za czystą misję pierwszej klasy, Dane Reprodukcja. Dainsleif. Reprodukcja. Ocena. Unikalna. Wytrzymałość. 505 seknych siła ataku. 451 635. szybkość ataku minus 8%. Zostaną zadane dodatkowe obrażenia równe 10% aktualnej obrony celu. Im większa liczba wrogów, tym większe obrażenia. Zostanie wygenerowana umiejętność Złoty Błysk. Dzieło stworzone przez Albatino, pierwszego człowieka, który otrzymał przydomek rzemieślnika przed erą Pakmy. Próbował odtworzyć mityczną broń, Dainsleif. W porównaniu do oryginalnego dainslife jest znacznie ubogi, ale udało mu się przywrócić niektóre jego cechy, czyniąc go samo w sobie arcydziełem. Został uznany za arcydzieło historii ludzkości przez Założyciela Wiecznego Królestwa i Króla Północy, Lorana. Legendarny Kowal Pagma podobno czerpał wielką inspirację z pracy Albatino. Ograniczenia użytkownika poziom 250 lub wyższy. Ponad 1800 siły. Biegłość w mieczu dla średnio zaawansowanych. Waga. 1580. Podczas gdy idealny sztylet został wzmocniony do plus 8, jego limit poziomu wynosił 180. Tymczasem dainslife miał limit poziomu 250. Dlatego podstawowe osiągi Dainsleyeva musiały być lepsze niż idealnego sztyletu. Ponadto Dainsley był wielkim mieczem. Moją główną bronią jako wojownika był wielki miecz, więc nie mogłem przestać pragnąć Dainsley. Bardziej niż cokolwiek innego chciałem jak najszybciej nauczyć się szermierki Pakmy. Szermierka Pakmy, która rzekomo przebiła niebo. Jest to niewątpliwie niesamowita umiejętność ofensywna. Bardziej potrzebuję umiejętności ofensywnych. Miałem jasne poczucie celu i zrobiłem krok do przodu, aby znaleźć północny klif. Jak daleko przeszedłem? Dług. Spadł z niego mały kamyk. He? Spojrzałem w górę i zobaczyłem kurz unoszący się między ścianami. Wyczułem to. Wróg. Wejście do jaskini zostało odsunięte, gdy usunięto brud i wyskoczył potwór. Była to gigantyczna jaszczurka, która przypominała mi dinozaura, ale jej język był ostrzejszy niż jakikolwiek miecz. Znałem tożsamość jaszczurki, jaszczurki kanionowej na poziomie 162. Cholera. Byłem teraz tak silny, że nie mogłem się równać z moimi czasami wojownika. Byłem na poziomie, na którym mogłem walczyć z jaszczurką kanionową przede mną. Ale instynkty były przerażające. W przeszłości doświadczyłem tego podobnego do ostra języka przebijającego moje serce. Potem jaszczurka kajonowa upadła po zakrzywionej ścianie w moim kierunku z ogromną prędkością. Ach, zgubić się. Proszę się zgubić. Błagałem jaszczurkę w kanionie, ale Bóg nigdy nie był miłosierną osobą. Kiek, jaszczurka kajonowa dogoniła mnie i odwróciła się w bok, machając ogonem. Kwang. Ledwo udało mi się uciec przed ogonem jaszczurki. Ogromny kamień został uderzony i roztrzaskany zamiast mnie. Zostałem uderzony w głowę odłamkiem skały i zacząłem krwawić. Ta cholerna jaszczurka, tak, walka jest nieunikniona. Wściekłość kowala. Podmuch wiatru. Kwakwa kwakwa. Kwa. Ostry wiatr pompnął w kierunku kanionowej jaszczurki, ale siła podmuchu wiatru była niesamowicie zaciekła. W chwili, gdy podmuch wiatru uderzył w kanionową jaszczurkę, zeskrzeczała z bólu. Zadałaś celowi 1230 obrażeń. Wow, jaszczurka kanionowa była agresywnym i zwinnym potworem, ale ich obrona była stosunkowo niska. Być może obrona kanionowej jaszczurki była tylko nieznacznie wyższa niż orków mrozu, mimo to szkody spowodowane przez Windblast były ogromne. Oznaczało to, że moc podmuchu wiatru była inna niż wtedy, gdy walczyłem z orkami mrozu. Rzeczywiście, to było naturalne, kiedy o tym pomyślałem. Sztylet miał plus zero, kiedy polowałem na orkim różnego światła, a teraz plus 8. Wzrosła siła ataku broni, więc naturalnie wzrosną również obrażenia od umiejętności. Dobry. Nie bałem się już ogromnej jaszczurki przede mną. Wyglądał raczej jak ork mrozu. Niezniszczalna sprawiedliwość. Zadałaś pięćset siedem obrażeń celowi. Kiek. Nie było to trafienie krytyczne, ale obrażenia były niesamowite. Kanionowa jaszczurka wykręciła się z bólu, ale przerażający potwór wrócił i zaatakował. Zerknij. Poniosłeś szkody w 2019 roku. Twój. Ogon uderzył spoza mojego pola widzenia i zakręciło mi się w głowie. Odniosłbym ogromne szkody, gdybym nie był uzbrojony w hełm w frostli i arcydzieło Khana. Khan, dziękuję. Arcydzieło Khana miał opcję, która zmniejszała obrażenia od ataków fizycznych o 20%. Posiadał znakomitą obronę przed atakami fizycznymi. Poczułem wdzięczność Khanowi, że dał mi tę dobrą zbroję za darmo. Wtedy język jaszczurki trafił dokładnie w moje serce. Nadałem się. Ta cholerna jaszczurka. Już raz zostałem zabity językiem, a teraz chcesz zrobić to samo płonownie? Nie myśl, że dzisiaj pójdę spokojnie. Szybkie ruchy. Moja zwinność i szybkość uników znacznie się zwiększyły, co pozwoliło mi bez trudu zbliżyć się do szczęki jaszczurki i zaatakować jej język. Korzystając z sytuacji, podskoczyłem i wbiłem idealny sztylet w jego szczękę. Krytyczny. Efekt opcji i idealny sztylet zostaje aktywowany, natychmiast zabijając cel. Kue e. Eee. Zabiłem jaszczurkę kanionową, która pojawiła się w moich snach i dręczyła mnie. Temat strachu był przede mną bezradny, zamieniając się w szare światło. Pokonałeś jaszczurkę kanionową. Zdobyto 9 sztuk złota. Język kanionowej jaszczurki został nabyty. Zdobyto 329 tysięcy doświadczenia. Ha Musiałem czuć podziw. Czy to nie jest naprawdę wspaniałe? Bez względu na to, jak wysokie były moje statystyki lub efekt idealnego sztyletu, byłem użytkownikiem poziomu 85, który z łatwością zajął się potworem na poziomie 162. To jest moc przedmiotów. To dlatego ludzie próbowali kupować dobre przedmioty. Kioch. Z powodu odgłosów bitwy pojawiły się nowe potwory. Tym razem przeciwnikami było trzech szczuro ludzi. Miałem przewagę liczebną, ale się nie wycofałem. Wiedziałem, że jeśli spróbuję uciec, będą gonić i pojawią się nowe potwory, co w końcu doprowadzi do tego, że zostaniem otoczony przez potwory. Mogę wygrać. Wygram. Zahipnotyzowałem się kilka razy. Szybko uniknąłem ataków jaszczuro ludzi dzięki szybkim ruchom, użyłem szałkowala, wypiłem miksturamany, many, a następnie użyłem niezłomnej sprawiedliwości. Ćwang, Kik. Jaszczuro ludzie też byli twardzi. Cała trójka zablokowała mój atak tarczą, po czym kontratakowała. Niemniej jednak było trochę zamieszania, ponieważ nie byli w stanie wchłonąć wszystkich obrażeń. Zyskałem większą pewność siebie po tym, jak Windblast rozbił ich formację. Potem zaatakowałem, wykorzystując lukę, w której byli zdezorientowani. Puk. puk. Niebieskie światło błysnęło z idealnego sztyletu za każdym razem, gdy został ranny jaszczuro ludzi. Zadałaś celowi 2600 obrażeń. Zadałaś celowi 2830 obrażeń. Efekt opcji Najlepsze rękawice jest aktywowany, powodując dwukrotne zaatakowanie celu. Zadałeś 5705 obrażeń celowi. Kierak. Jaszczuro ludzie kanionu mieli skórę jak jaszczurki i byli uzbrojeni w zbroje z surowego żelaza. Obrona jaszczuroludzi z kanionu znacznie przewyższała obronę orków mrozu. Ale ci jaszczuro ludzie krzyczyli przy każdym uderzeniu moim sztyletem. Udało mi się ich pokonać wkrótce po zakończeniu czasu odnowienia szybkich ruchów i gniewu Kowala. Pokonałeś człowieka jaszczurka w kanionie. Pokonałeś człowieka jaszczurka w kanionie. Pokonałeś człowieka jaszczurka w kanionie. Zdobyto 11 złota. Zdobyto 9 sztuk złota. Zdobyto 12 sztuk złota. Zdobyto uszkodzony szafir. Nabyto surowy bułat. Zdobyto 316 tysięcy doświadczenia. Zdobyto 316 tysięcy doświadczenia. Zdobyto 316 tysięcy doświadczenia. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 75. Rozdział 75. Spodnie, spodnie. Dwie trzecie mojego zdrowia zostało zużyte podczas walki z trzema ludziami. Zostałem całkowicie pozbawiony many. Mam tylko cztery umiejętności, ale brakuje mi many. Obecnie miałem tylko około 500 many. Mimo, że moje tempo regeneracji i many nie było wolne, moja mana prawie zniknęła, gdy użyłem umiejętności bojowych. Nie chciałem marnować mikstury odzyskiwania many, więc usiadłem i odpocząłem. Kiedy moje zdrowie i mana zostały w pełni odzyskane, ponownie wstałem i zacząłem się ruszać. Jeśli złapię jeszcze dwa moby, mogę awansować. Nie bałem się już potworów w kanionie. Potwory w kanionach były jak zlepki doświadczenia, zupełnie jak orki mrozu. Ale był jeden potwór, który był wyjątkiem. Tadak, tadak, tadadaka. Bardzo dziwaczny i złowieszczy dźwięk kroków opadł szybko po zakrzywionej ścianie, zbliżając się szybko. Pospiesznie przeniosłem wzroki, prawie insikałem się w spodnie, gdy zobaczyłam właściciela schodów. Ogromny pająk, który był w wielkości dwóch 15 tonowych ciężarówek, zmierzał w moją stronę. Pająk z kanionu C. Pająk kanionowy był głównym drapieżnikiem wśród potworów kanionowych. To był poziom 180. Nawet jaszczurki kanionowe i jaszczuro ludzie zostałyby złapane w pajętą sieć i stałyby się ofiarą. Spekulowano, że potwory z kanionu żyją w jaskiniach, ponieważ chronią się przed pająkiem kanionowym. Tak wielki potwór rzeczywiście pojawił się przede mną. Hachik. W przeszłości zostałem uwięziony przez pająka kanionowego i doznałem ogromnego urazu, więc teraz miałam alergię na pająki. Dostałem gęsiej skórki, a nogi nie mogły nawet stanąć prosto. Kikikik. Kik. Pająk kanionu wydał dziwne dźwięki wystrzelił pajęczynę. Potem spłynął po sieci i zatrzymał się tuż przed moim nosem. A jak, głowa pająka kanionowego była niewiarygodnie mała w porównaniu z jego ogromnymi rozmiarami. Gdy tylko głowa zatrzymała się tuż przede mną, paszcza pająka otworzyła się szeroko, a ostre zęby janiły groźny wygląd. Przypadkowo zamachnąłem się sztyletem, próbując się oprzeć. Ale ślepy atak nie dotknął ciała kanionowego pająka. Pająk kanionu uniknął mojego ataku, wisząc na sieci, po czym wystrzelił sieć w moją stronę. Sfalak. Został początkowo wprowadzony na rynek w formie kokonu i rozłożony na 3 metry w mniej niż sekundę. Gdyby sieć okryła moje ciało, stałabym się ofiarą pająka kanionu. Doskonale zdawałem sobie z tego sprawę i desperacko chciałem uniknąć sieci, ale nadal nie mogłem się poruszyć, ponieważ moje nogi były słabe. W tym momencie, legenda nie czuje łatwo strachu. Uwolniłam się od alergii na pająki i przeniosłam swoje ciało, unikając pajęczej sieci. Kiedy westchnęłam z ulgą, pająk spojrzał na mnie, jakby to był trywialny ruch. Wtedy rozpoczął się jego atak. Syłk. Syłk. Pajęczyny były nieustannie wystrzeliwane, tworząc na niebie przerażającą sieć. Cholera! Gorączkowo unikałem pajęczyn. Ponieważ pilnie tego unikałem, czułem swoje granice. Ten przeklęty pająk. Bez względu na to, jak bardzo go unikam, pająk ciągle wystrzeliwuje pajęczyny. Jeśli to się utrzyma, będę zmęczony i nie będę mógł nic zrobić. Zaistniała potrzeba powstrzymania go przed łatwym uruchamianiem sieci. Podmuch wiatru. Podjąłem decyzję i rzuciłem wind blast w kierunku tułowia kanionowego pająka. Pająk został trafiony przez podmuch wiatru i kilka razy potrząsnął, wisząc na sieci. Ale to nie był poważny cios. Zadałaś celowi trzysta obrażeń. Zwariowany. Co to za obrona? Pająk kanionu doznał tylko niewielkich obrażeń od podmuchu wiatru idealnego sztyletu plus 8. Oznaczało to, że obrona pająka kanionowego była przytłaczająca do tego stopnia, że przewyższała wodza orków mroźnego światła, a także jaszczurek kanionowych. Podczas gdy pająk kanionu był o 40 poziomów wyższy niż wódz orków mroźnego światła, był zwykłym potworem w porównaniu do wodza, który był potworem bossem. Zwykły potwór mający większą obronę niż potwór z bossem. Oczywiście, jego zdrowie będzie znacznie niższe niż zdrowie wodza orków mrozu, ale co z tego dobrego? Obrona jest tak wysoka, że na początek nie mogę zaszkodzić jej zdrowiu. Byłem sfrustrowany, gdy pająk kanionowy zaczął strzelać do pajęczyn jeszcze szybciej. Kuk. Szybkie ruchy. Moje uniki i zwinność chwilowo wzrosły. Ledwo minąłem pajęczyny, podczas gdy czas trwania szybkich ruchów wciąż się kończył. W międzyczasie czas odnowienia Windblad dobiegł końca. Wściekłość kowala, podmuch wiatru. Peng. Pająk kanionowy był tak ogromny, że łatwo było w niego wycelować. Podmuch wiatru został wzmocniony przez black raga i uderzył w kanionowego pająka, ale po raz kolejny pająk nie otrzymał dużych obrażeń. Zadałaś celowi 344 obrażeń. Nie, jaki to rodzaj obrony? Co za przekręt. Kirak. Unikałem sieci, które znów zaczęły latać, próbując wymyślić plan. Nie mogę z tym walczyć, używając samego podmuchu wiatru. Niezłomna sprawiedliwość zadziała do pewnego stopnia. Pierwotnie Windblast był umiejętnością, która zadawała 60% siły ataku rzucającego. Ale ponieważ nie spełniałem warunków, aby użyć idealnego sztyletu, zostałem ukarany zastosowaniem tylko połowy efektu opcji. Innymi słowy, Windblast zadał tylko 30% mojej siły ataku. Z drugiej strony niezniszczalna sprawiedliwość w pełni zadała 300% mojej siły ataku. Nawet pająk z kanionu zostałby uszkodzony przez niezniszczalną sprawiedliwość. Jednak uderzenie wiatru było umiejętnością ataku dystansowego, podczas gdy niezniszczalna sprawiedliwość musiała trafić bezpośrednio w cel. Nie mogłem go użyć, ponieważ nie mogłem dosięgnąć kanionowego pająka, a teraz nie można było podejść do pająka kanionowego. To nie może trwać dalej. Czy jest jakiś sposób, żeby dosięgnąć tego pająka? Byłem zaniepokojony, gdy patrzyłem na pajęczyny pokrywające niebo. Nie da się podejść z powodu pajęczej sieci. Potem ja. Co to było? Czy musiałem jeszcze raz doświadczyć przeżuwania żywcem? Cholera. Ech. Nagle wpadłem na dobry pomysł. Nie wiem, czy kombinacja zadziała, ale warto spróbować. Stopień swobody w setysty był nieskończony. Dotyczyło to również umiejętności. Użytkownicy mogli tworzyć zupełnie różne efekty w zależności od tego, jak wykorzystali lub połączyli swoje umiejętności. Ruszyłem do przodu. Potem sprawdziłem i stwierdziłem, że czas odnowienia Windblaze dobiegł do końca. Teraz trochę rozgryzłem wzór pajęczyn, więc łatwo ich ominąłem i celnie wycelowałem podmuch wiatrów w pająka z kanionu. Następnie, niezniszczalna sprawiedliwość. Użyłem Niezłomnej Sprawiedliwości. Nie zabrakło również świeżo wygenerowanego Wind Blast. King? Energia Niezniszczalnej Sprawiedliwości połączona z Podmuchem Wiatru. Wind Blast i Umbraka justice nie mogły zostać złamane, więc zostały połączone w jedno, po czym wyskoczyło Okno Wiadomości. Nowa Fuzja Umiejętności się powiodła. Utworzona Umiejętność Fuzji Wiatr Sprawiedliwości. Twoja inteligencja wzrosła o 10 dzięki udanej Fuzji Nowej Umiejętności. Wiatr Sprawiedliwości. Siła Niezniszczalnej Sprawiedliwości została połączona z Wind Blast. Zadaje 320% twojej siły ataku celowi, który może znajdować się w odległości do 6 metrów. Zasięg obrażeń umiejętności, promień 2 metry wokół celu. Koszt manewru umiejętności. 400. Czas odnowienia umiejętności. 100 sekund. Warunki użycia umiejętności, idealny sztylet. Kwakwa kwakwa kwak Ciemno-niebieska aura, przypominająca mistrza miecza, poleciała w kierunku pająka kanionu. Kiek. Gdy miecz wiatru poleciał do przodu, pająk z kanionu wspiął się po pajęczej sieci, próbując uciec. Ale pająk nie mógł być szybszy od wiatru. P Wiatr sprawiedliwości uderzył w pająka kanionowego, powodując, że spadł on z sieci, podczas gdy żółta ciecz wypłynęła z jego ust. Kuwalang. Pająk kanionowy uderzył w ziemię, powodując ogromne pęknięcie. Spadł na plecy i był tak duży, że nie mógł podnieść ciała. Byłem przekonany, że teraz mam szansę się go pozbyć. Wypiłem miksturę regeneracji i many. Wściekłość kowala. Szybkie ruchy. Gdy moja siła ataku, szybkość ataku, uniki i zwinność wzrosły, rzuciłem się w stronę pająka kanionu. Nie mógł jeszcze podnieść swojego ciała, ale pająk próbował się opierać. Osiem nóg machał i groził mi kilka razy, ale miałem tylko lekkie obrażenia na ramionach i udach z powodu szybkich ruchów. Ale już. Roześmiałem się, gdy osiem nóg wykręciło się w powietrzu, po czym wbiłem idealny sztylet głęboko w klatkę piersiową kanionowego pająka. Płok. grzbiet, nogi i głowa pająka kanionowego były pokryte grubą skorupą, ale pierś była pokryta włosami. Innymi słowy, klatka piersiowa kanionowego pająka nie miała przytłaczającej obrony, w przeciwieństwie do innych obszarów. Zadałaś celowi 2880 obrażeń. Efekt opcji najlepsze rękawice jest aktywowany, powodując dwukrotne zaatakowanie celu. Zadałaś 6040 obrażeń celowi. Kiek? Straszliwe krzyki pająka z kanionu odbijały się jechem w kanionie Kesen. Tak, teraz była szansa. Zemsta to prawdziwy czas zemsty. Uha ha ha ha! Jak bardzo cierpiałem z powodu potworów w kanionie kesen w przeszłości? Zostałem zaćgany ogonem, zabity ogonem, ogłuszony, zadeptany, a nawet zjedzony. Straciłem przedmioty i doświadczenia w tym miejscu, a mój stan psychiczny został zachwiany. Było tak źle, że rozwinęłem alergię na pająki. Jednak potwory w kanionie były tak silne, że nigdy nie śmiałem marzyć o zemście. A co teraz? Byłem teraz inny. Byłem znacząco inny. Teraz nadszedł czas, abyś się nie bała. Pło. Kierach. Pokonałeś pająka kanionu. Zdobyto 18 sztuk złota. Nabyto nogę pająka kanionowego. Gałka oczna pająka kanionu została zdobyta. Zdobyto pajęczynę kanionowego pająka. Zdobyto 387 500 doświadczenia. Twój poziom wzrósł. W tym momencie moja alergia na pająki zniknęła na zawsze. Tymczasem długowłosy mężczyzna obserwował grid z wysokiego klifu. Po raz pierwszy od wieków widziałem, jak ktoś samotnie opiekuje się pająkiem kanionowym. Jego umiejętności są nadal bardzo słabe, ale szybko się rozwija. Pająk kanionowy stracił swoją sieć i rozbił się o ziemię. Upadł na plecy i był bezradny, ponieważ w pobliżu nie było terenu, do którego można by strzelać i przyczepiać nowe sieci. Gdyby pająk kanionowy upadł na brzuch, a teren był wystarczająco blisko, by wycelować w niego pajęczyna, pająk natychmiast by się zregenerował i ponownie zaatakował grit. Innymi słowy, szczęście odegrało ogromną rolę w udanym polwaniu Grit na pająka kanionowego. Jednak mężczyzna nie mógł nie podziwiać grit. Jego zdolność rośnie za każdym razem, gdy poluje na potwora. Jego potencjał przekracza wszelkie wyobrażenia. Wydaje się, że to dobry wybór, aby zostać moim agentem zemsty. Ten długowłosy mężczyzna miał na imię Piaro. Był niegdyś najsilniejszym rycerzem Imperium Saharyjskiego. Pierwotnie był kapitanem rycerza, ale został wyrobiony w zdrajce i ukrył się w kanionie Kesen. Asmofel sprawie, że umrzesz okrutną śmiercią. Byli tropicielami szukającymi Piaro na całym kontynencie. Piaro nie mógł uciec z tego miejsca, więc potrzebował kogoś, kto pozbyłby się Asmofela, który zrujnował życie Piaro i jego współpracownikom. Piaro był przekonany, że Grid był osobą, której chciał. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 76. Rozdział 76. Pająk kanionowy był nie tylko duży. Jego przytłaczająca siła była porównywalna do potworów bosysów. Cześć. Han Hoihanzun ho Kishin Kiwen. Trzy osoby, które uczęszczały do liceum z Ungwo, zostały uwięzione w gnieździe pająka w kanionie, owinięte w pajęczą sieć. Poczuli ogromny strach przed ostrymi zębami i nogami kanionowego pająka, zastanawiając się, który z nich zostanie zjedzony jako pierwszy. Cholera, chciałem po prostu pojechać do Winston, lamentował Lea Junho. Winston to nazwa popularnego miasta w szczerym polu. Troje ludzi usłyszał, że istnieją tereny łowieckie na różnych poziomach, na których mogą polować i zarabiać pieniądze, więc udali się do Winston. Ale dzięki wybrykom psotnych goblinów prawie zamarły na śmierci znalazły kanion. Teraz staną się posiłkiem pająka kanionowego. Cholera, dlaczego zdecydowałaś się pojechać do Winston? Burknął się Nkiwen. Potem twarz le Junho się. To Junho jako pierwszy mówił o wyjeździe do Winstona. Junho spojrzał gniewnie na skargę się makiwana. Nie zgadzasz się? Teraz próbujesz mnie winić. Ty wiedziałem, że tak będzie? Eh, Leuncho miał zły humor i był najlepszym wojownikiem w swojej szkole średniej. W liceum nie było dzieciaka, który by nie był zastraszany przez Leon W okresie, w którym Lejun Ho był najbardziej zbuntowany, i Hanson i się Kiwan cierpieli, mimo że byli jego najbliższymi przyjaciółmi. Wiedzieli, że Le Junho wciąż ma temperament, więc się Kiwan już nie narzekał, jednak Le Junho nie zrelaksował się. Ach, to cholera. Im więcej o tym myślę, tym bardziej jest gówniane. Hej, simie kiwanie. Szarpiesz? Spróbuj znowu porozmawiać. Kazałem nam przenieść się do Winston, więc złapał nas ten cholerny pająk. Czy nie wszyscy się zgodziliśmy? Powiedziałeś, że to dobry pomysł, prawda? Ale teraz obwiniasz mnie, gdy sytuacja się pogorszyła. Ty, palancie, jakim jesteś przyjacielem? Przykro mi, nie chciałem Cię winić. Byłem tak zdenerwowany, że się pomyliłem. Ach, cholera, dlaczego nie zrobisz czegoś? Jeśli Ci przykro, ten palant naprawdę powinien iść do piekła. Cichy choj Hansunek szybko pośredniczył między nimi. Dlaczego teraz walczymy? Spróbujmy wymyślić, jak uciec zamiast walczyć. Szczerze mówiąc, Hoi Hansun Kishin Kiwan nie lubili Le Junho. Le Junho był przyjacielem, ale miał tendencję do patrzenia z góry na Hoi Hansun Kishin Kiwana. Mieli teraz 26 lat i nie chcieli zachowywać się tak, jak w liceum. Z drugiej strony, Le Ho nie był w stanie przystosować się do społeczeństwa z powodu swojej brudnej natury i ponieważ miał niewielu przyjaciół. Dlatego często chciał spędzać czas z Hoi Hansungiem i Mishin Kiwanem. Hoi Hansun Kishin, Kiwan chcieli ignorować Le Junho, ale nie mogli łatwo odrzucić Le Junho po 10 latach znajomości. Ale teraz osiągali swoje granice. Czy on jest szalony? Nazywa przyjaciela palantem. ten. Ten drań nie może naprawić swojego brudnego nałogu. Kiwan ma też dużo dumy. Kiedy atmosfera stała się napięta, wiatr z zewnątrz przyniósł dźwięk zakłócenia. Dolar. Procent. Dźwięk dochodził z odległego miejsca, więc trójka ludzi nie mogła dokładnie uchwycić treści zakłócenia. Ale pająk kanionowy był inny. Pająk kanionowy zamknął trzy osoby i spojrzał na zewnątrz gniazda. Kikikik. Pająk kanionowy zerwał się podekscytowany. Wydawało się, że cieszy się, że pojawiła się nowa zdobycz. Trójka ludzi odetchnęła z ulgą, widząc pająka kanionowego opuszczającego gniazdo. UFF, myślałem, że umrę. Zgadzam się. Chodź, ucieknijmy z tego miejsca. Le ho był wojownikiem 88 poziomu. Ze względu na swoje agresywne skłonności zainwestował większość swoich statystyk w siłę. Dlatego próbował rozerwać sieć swoim ciałem, ale bez względu na to, jak poruszał swoim ciałem, sieć nie drgnęła. Co to za cholera? Nie mogę tego złamać nawet z mojej siły. Le ho był wyczerpany i ostatecznie zrezygnował z łamania sieci. Następnie sim Kiwan, który był magiem ognia na 87 poziomie, wyśpiewał zaklęcia i wezwał ogień. Chwaruk. Pajęczyna wokół ciała sima Kiwana zaczęła płonąć. Och! Trójka ludzi wiwatowała na myśl, że pajęczyna zamieni się w popiół. Ale po pewnym czasie płomienie przygasły i ujawniłem, że pajęczyna miała tylko poczerniałą powierzchnię i nadal mocno więziła ciało simakiwana. Twarz simakiwana pobladła. Co to jest? Nie da się tego spalić, ogniem. Zostaw to mnie. Złodziej poziomu 89, hoj Hansung, zgłosił się. W jednej ręce trzymał sztylet i próbował przeciąć sieć sztyletem. Jednak nawet ostry sztylet nie mógł przeciąć sieci. Niewiarygodne, nawet zadrapania? To dlatego pająt kanionowy tak łatwo opuścił to miejsce. Tylko trzy osoby były tak niskopoziomowe, że nie mogły pozbyć się pajęczyny ani uniknąć śmierci. Byli zdesperowani. W końcu zjedz ten pajęczy drań. Hej, jeśli i tak mamy umrzeć, po prostu się wylogujmy. Czy nie lepiej zrezygnować z doświadczenia, niż zostać zjedzonym? Lelimho i już próbowali się wylogować. Ale w tej sytuacji nie da się uniknąć śmierci. Jeśli się wylogujesz, zostanie to potraktowane jako śmierć. Unosił się przed nimi, a oni się zawahali. Jednak te okoliczności sprawiły, że lepiej było się wylogować. Dobrze, po prostu się wylogujmy. Całkowicie stracę godność człowieka, jeśli zostanę zjedzony przez pająka. Oka, zaloguj. Choi Hansung próbował zatrzymać dwie osoby, które chciały się wylogować. Czekać. Czy nie jest to zbyt haniebne odebranie sobie życia? Nawet jeśli to jest gra, nie wiemy, co się dzieje, więc poczekajmy trochę dłużej. Co ty mówisz? Pająk wkrótce wróci. Chcesz zostać zjedzony przez pająka. Mogę mieć orachnofobię do końca życia. Jeśli masz odwagę odebrać sobie życie, wykorzystaj tę odwagę, aby znaleźć sposób na walkę z pająkiem. Jakie bzdury mówisz? Przestań mówić. Tak, nie wiem. Zaraz się wylogujemy, więc zostań tutaj sam. Wyloguj się, co? Trzy osoby zamilkły jednocześnie. Ich spojrzenia skierowały się w stronę wejścia do jaskini. Bum, bum. Nie pomylili się. Od wejścia do jaskini dobiegły odgłosy ludzkich kroków. Co? Cieś! Eś. Trzej mężczyźni wstrzymali oddech, obserwując sytuację. Po chwili do jaskini weszła osoba. Ten pajęczy drań żyje od dziesięcioleci, więc czy zgromadził jakieś skarby w swoim gnieździe? Ten drań. Ciężko było na ciebie polować. Ta osoba polowała na tego strasznego pająka. Le Ho Hojhansun i Kisimkiwan spojrzeli na mężczyznę z niedowierzaniem. Połowę twarzy mężczyzny zakrywał wielki hełm, który wydawał się być zrobiony z czaszki gigantycznego potwora. Wygląd hełmu było ohydny. Troje ludzi szeptali do siebie, ponieważ obawiali się, że mężczyzna to usłyszy. Ten facet nie wydaje się zwyczajny. Zgadza się. Jest jak psychopata z dziwnym zmysłem estetycznym. Ale poprośmy o pomoc. RMM, wygląda niebezpiecznie. Czy on na znę zabije? Wielokropek. To jest możliwe. Tak. Cała trójka była w konflikcie. Wygląd hełmu mężczyzny był tak samo okropny jak pająk kanionowy. Z drugiej strony, wewnątrz hełmu, gryć znalazł trzy osoby związane siecią. Był zaskoczony. Czy to nie Lea Junho? Dlaczego ci faceci tu są? Leaci i jego zwolennicy. Jako gangsterzy byli znani od czasów szkolnych. W szczególności Lee Yung-ho był niekontrolowanym gangsterem. Często dopuszczał się przemocy wobec kolegów z klasy. Ośmielił się nawet wystąpić przeciwko nauczycielom. Krata. Nie, Shin young ho był jego celem nie tylko reszty dwa. To było siedem czy osiem lat temu, ale Shin young ho przypomniał sobie całe zło, jakie Lee Yung-ho popełnił przeciwko niemu. W szkole średniej, suma pieniędzy, którą Drań wziął ode mnie od drugiej klasy do matury, to dokładnie sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta wonów. Jego zwolennik miał dwadzieścia tysiące, a drugi czternaście tysięcy. Te przeklęte trzy osoby to nie było dobre wspomnienie dla Shina Ungwo. Miał złą głowę. Nie pamiętał małych rzeczy. Ale pamiętał, co mu się przydarzyło. Jego nękanie skończyło się nie tylko w szkole. Lejon Ho był pierwszą osobą, która śmiała się i ignorowała Shinia Youngwo na spotkaniu absolwentów dwa lata temu. Absolwenci słyszeli, że Sinie Youngwo miał obsesję na punkcie i zadłużenia i nie mogli się śmiać. Tylko Leon Ho dalej dokuczał Shinowi Ungwo i nazywał go żałosnym. Gdy spotkanie absolwentów trwało nadal, i wszyscy zaczęli pić, pozostali absolwenci poszli za przykładem cho i zaczęli się śmiać z Shinie Ungwo. stał się pośmiewiskiem dla wszystkich absolwentów. Ten niewybaczalny drań. Cholera, jak ja natknąłem się na tego drania w grze? Naprawdę nie mam szczęścia. Kim spojrzał na Lejunho i jego zwolenników. Lejunho poczuł jego spojrzenie i zapytał delikatnie. E, przepraszam, możesz nam pomóc. Jak widać, jesteśmy w pułapce. Haha, LeJunho nigdy nie wyobrażał sobie, że mężczyzna w mnie to Szymong -wo. Wo. uważał, że to niedorzeczne. Ten drań zachowuje się wobec mnie jak diabeł, a wobec innych robi taki sztuczny uśmiech. Ach, czy moja twarz nie jest teraz zakryta, więc nie wiedzą kim jestem. Och, może to? Szczerze mówiąc, Shin nie lubił hełmu woda frostli Jako unikalny element zestawu, jego funkcje były bardzo dobre. Był jednak zbyt brzydki. Ale w tej chwili był zachwycony hełmem wodza torc, czemu? Hełm miał kształt, który zakrywał połowę jego twarzy. Dlatego wygląd Shin nie został ujawniony, a identyfikator sieci nie pojawił się nad jego głową. Teraz, kiedy spotkałem tu tę szumowina, czy nie jest to szansa na zemstę? Shin zaczął się śmiać, a grupa Lyonho spojrzała na siebie. Śmiech Shin który wydobył się z hełmu, spowodował, że Leon i jego grupa poczuli niesamowity chłód. Oczy, które można było zobaczyć w hełmie, były podobne do oczu Pająka Kanionowego. Tak? Jakby był ofiarą. Czy weszliśmy w kupę? Gdy grupa Le Ho zadrżała, Xin Young skupił swój wzrok na Hoyhansung. Hoyhansung. Sung był wyraźnie osobą, która spędzała czas z Le Jung Kiwanem. Mkiwanem. Sung był z nimi za każdym razem, gdy Le Jung Hoyhim Kiwan dopuszczali się przemocy wobec kogoś. Ale Shin Young nigdy nie był świadkiem bezpośredniego zaangażowania Sunga w jakiekolwiek oszustwa, przekleństwa czy przemoc. Raczej Sung obserwował Le Jung Sima Kiwana z zakłopotaną miną. Yoong Wo nie wiedział dlaczego, ale często widział Hoy Hansung kłócącego się z Lei Junho. Pewnego razu przeprosił mnie w imieniu Le Junho. Nigdy też nie naśmiewał się ze mnie na spotkaniach absolwentów. Niedawno zadzwonił i zapytał, czy jadę na zjazd. Nie oddzwoniłem ani nie odpowiedziałem na jego e mail, pomimo kilku prób skontaktowania się ze mną. To było tak, jakby się o mnie martwił, tak? Może naprawdę jest dobrym facetem. Interpretacja Shin Youngwo była poprawna. Hoy Hansung bardzo martwił się o Shin Youngwo po tym, co wydarzyło się na spotkaniu absolwentów. Bał się, że Shin Youngwo może dokonać złego wyboru ze wstydu. Podczas gdy Lejun Sim Kiwan zawsze pili z Shin -y -y Hoy Sung trzymał język za zębami. Sung kręcił się wokół Lejun i Kiwana ze względu na związek, który rozpoczął się od ich pierwszego roku w liceum, ale nie chciał nikogo nękać. Jednak Shin Yeungwo -y miał wątpliwości. Każdy, kto jest przyjacielem Lejun Ho, nie może być dobrym facetem. Jeśli spojrzę na przykłady z filmów czy komiksów, to jest naprawdę złym mózgiem, który udaje dobrego na zewnątrz. Czy Hoi Hansung nie stał za Lejun Hoishimem Kiwanem, kiedy znęcali się nad nim w liceum, czy nie był za Lejun Ho, kiedy śmiał się z Shin -y -y na zjeździe? Kim był tak podejrzliwy, że uważał Hoi Hansonga bardziej za wroga niż Lea Junho. Następnie podniósł idealny sztylet plus 8. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 77. Rozdział 77. Wow. Och, grupa Lea Yunho zadrżała. Po raz pierwszy widzieli taką śniewającą ulepszoną broń. On naprawdę jest niesamowitą osobą, która potrafi opiekować się pająkiem kanionowym. Może wyglądać na ignoranckiego, ale najwyraźniej ma wysoki poziom. Zdumiewające. Kiedy możemy tacy być? Na oczach ich tęsknych spojrzeń się nieągwał jednym ciosem przeciął pajęczyny zaplątaną w ścianę. Grupa Lajunho po raz kolejny poczuła podziw. Tak łatwo pozbył się pajęczej sieci, mimo że nie drgnęła pod naszymi połączonymi atakami. Szymieł gwo wzruszył ramionami, a ich oczy błyszczały z podziwu. Każdy, kto nie potrafi rozerwać pajęczej sieci na tym poziomie, jest, szczerze mówiąc, dość niekompetentny i żałosny. Kropka. Naprawdę paskudny ton. Le Junho i Sienkiwan byli oburzeni. Dystansowa natura Lion Ho zwykle powodowała, że od razu wypluwał klątwy, ale powstrzymał się od tego, ponieważ znajdował się obecnie na niższej pozycji. Haha, ha, wciąż jesteśmy użytkownikami niskiego poziomu. Ciężko nam radzić sobie z pajęczynami. Więc proszę, pomóż nam. Jeśli nam nie pomożesz, nie będziemy w stanie uciec z tej sieci i ostatecznie umrzemy. Lea yung uśmiechnął się nieco sużalczo. To był naprawdę świeży wygląd dla Youngwo. Czy ten facet nie biega zawsze bez strachu przed światem? Teraz się tak zachowuje? Shinajung-ho ledwo stłumił śmiech. Ując podwródek, ilaninwie gestykulował. HMM, dlaczego miałbym was ratować? Jakie korzyści mogę zyskać z ratowania ciebie? Jestem z natury predysponowany do nienawidzenia takich rzeczy, jak bezpłatna usługa. Mężczyzna w Kasku bezcelnie poprosił o zapłatę. Le Junho uważał, że mężczyzna jest nierozważnym draniem, ale nie miał wyboru. Większość pieniędzy wydaliśmy na eliksiry, więc zostało nam tylko trochę. Nie bądź słaby. Czy tak nisko ustalacie wartość swojego życia? Wielokropek. Jak wiesz, nie mamy dużo pieniędzy, ponieważ nie jesteśmy użytkownikami wysokiego poziomu. W oparciu o twój sprzęt, czy nie masz co najmniej 80 poziomu? Jeśli połączysz wszystkie swoje pieniądze, czy nie będzie to przyzwoita kwota? Jeśli oddamy ci wszystkie nasze aktywa, jak będziemy żyć? Proszę, zmiłuj się. Czyniął był podekscytowany błaganiem Le Czuł się tak, jakby miał zaparcia od 10 lat i ostatecznie został zwolniony. Zawsze zachowywał się przy mnie ciężko. Kukuk, dobrze. Wyzwólmy dziś wszystkie moje urazy. To doskonała okazja, żeby odpłacić cały mój wstyd. Gniew Kowala. Wściekłość kowala została aktywowana. Twoja siła ataku i prędkość ataku znacznie wzrosną przez 20 sekund. Jimmy po poprosiągu mu powiedzieć, jak to jest być prześladowanym. Potem zaczął bić Lejuncho bez uprzedzenia. Zerknij, kuchajok. Le ho wrzasnął, gdy został pobity gołymi rękami, chociaż wydawało się, że to młotek. To nie była przesada. Kim był tylko na 86 poziomie, ale jego siła wynosiła ponad 700 punktów. Dodatkowo użyto black Sraga. Nawet jeśli Shinie nie miał legendarnej klasy ani wysokich statystyk. Lejon-ho był zwykłym wojownikiem na poziomie 88, który inwestował większość swoich statystyk w siłę zamiast w obronę, więc siła ataku Shina Yongwo była zagrożeniem. Lee nie był wyposażony w specjalną zbroję, więc groziło mu śmierć do 200 gołymi rękami shin I bardzo łatwo było uderzyć ludzi 200 razy, kiedy nie mogli się oprzeć. Se, co to jest? Kin Jongwo uśmiechnął się do Leon-ho. To było jak uśmiech demona. Nie masz zamiaru dawać mi pieniędzy, ale nadal prosisz, żebym cię uratował. Nie masz wstydu. Zerknij. Kak. Pięść szinien uderzyła w brzuch Lea Junho. Lea Junho wykaszlnął niewielką ilość krwi, a szinie umgwoł niósł pięści. Potem uderzył w szczęki Lea Junho. Peok Peok. Kaszel. En nie. Oszczędzisz nas, jeśli damy ci pieniądze. Dlaczego miałbym dawać ci pieniądze? Czy twoje eliksiry nie są cenne? Czy naprawdę chcesz, żebym oddał ci cały swój majątek? Tak, palancie. Peok. Uch. Se czekaj chwilę. Przestań mnie bić. Pomyśl o tym. Chcesz, żebym oddał Ci wszystkie swoje aktywa tylko za wycięcie kilku pajęczyn? Zwykłe pajęczyny? Tak to prawda. Dla mnie to tylko pajęczyny. Ale co z tobą? Nie możesz się uwolnić z tej sieci i umrzesz. Peok, peok. Ack. Rozumiem. Przepraszam. Popełniłem błąd. O, mnie. Oddam Ci cały mój majątek. W porządku. He? Nie chcę pieniędzy. To był żart. Haha. Ha. Ha, 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 ha. Hej, jesteś zabawny. Musisz się dobrze bawić, bo i tak byś nas uratował. Co ty mówisz? Uratuje Co? Ty nie mówiłem, że oddam Ci cały swój majątek, jeśli mnie uratujesz? Ty draniu, skąd mam wiedzieć, że naprawdę oddasz mi cały swój majątek? Możesz mieć sto sztuk złota, a potem dać Mila jedna sztuka złota i powiedzieć, przepraszam, to wszystko, co mam. Ech. nie, nie zrobiłbym czegoś takiego. Uch, nie uratujecie, nawet jeśli oddasz mi cały swój majątek. Czemu? Nie chcecie ratować, bo nienawidzę niegrzecznych ludzi. Bam, bam, bam. W oknie imprezy wskaźnik zdrowia Ho spadał. Zdrowie wojownika wyraźnie spadało od samego uderzenia gołymi rękami. Ho i Hanson, byli przerażeni. Ho zainwestował większość swoich punktów siły, ale podstawowe zdrowie wojownika jest bardzo wysokie. Ale obrażenia gołymi rękami. Silne. Jest dość silny. Nic dziwnego, że może polować na pająki kanionowe. Ale gówno, po co stosować przemoc wobec kogoś, kto poprosił o pomoc? Jeśli nie chciał pomóc, po prostu nie pomagaj. Bam bam bam. Lea Junho został pobity, nie mogąc się ruszyć, jak biedny pies przywiązany do drzewa na podwórku. Dwoje ludzi nie lubiło Lea Junho, ale nie mogli milczeć w tej sytuacji. Hej, dlaczego nagle bijesz ludzi? Nawet nie zrobiliśmy nic złego. Spytał Sim Kiwan. Chin gwałtoł przestał bić Lea Junho i przeniósł wzrok. Sim Kiwan podskoczył z zaskoczenia. To spojrzenia w jego oczach. To nie są oczy normalnego człowieka. Oczy nają widoczne przez heum, zdawały się błyszczeć szaleństwem. Bam bam bam! Płaku. Eka UGH. UGH. W przeciwieństwie do Lea Junho, Sim Kiwan był magikiem, więc jego podstawowe zdrowie było bardzo niskie. W ten sposób połowa zdrowia Sima Kiwana zniknęła po tym, jak Shin nie pokonał go przez 10 minut. Kiwan chciał przekląć, ale nie odważył się ich wypuścić. Wyoszczęć mnie. Oczy szinio Ungwo rozszerzył się. Co? Oszczędzicie? Ha ha, ha ha Czy chcesz żyć? Co? Czy chcesz żyć? Co? <hahaha> Hej, dlaczego wyglądasz na tak zmartwioną? Dobra, będę jechał dalej. Aaaa, kropka! Choi, Hansung obserwował tę sytuację i chciał, aby była to sen. Osoba, którą poprosili o uratowanie ich, okazała się szaleńcem, który chciał ich zabić. Jak to mogło się stać? Czy on jest zawodowym pekerem? Satisfy miał użytkowników PK, którzy zabijali użytkowników, aby ukraść przedmioty lub czyjąś prośbę. Jednak liczba pekerów nie była wysoka ze względu na różne wady. Zwykły użytkownik, który codziennie grał w Satisfy, rzadko spotykał pekera. Jednak teraz pojawił się przed nimi peker. Pojawił się w szczerym polu. Czy sytuacja nie była teraz gorsza? Wielokropek. Zrób to z umiarem. Le Junho, który przez chwilę milczał po tym, jak został pobity, otworzył usta, gdy byli Simkiwan. Spojrzenie szinieł wróciło do Le Junho. Co przed chwilą powiedziałeś? Oczy Le Junho był pełne morderczych zamiarów, gdy krzyczał, mówiłem ci, żebyś zrobił to z umiarem, ty draniu. Ryk odbił się w jaskini. To był kręgosłup wojownika. Simkiwen, którego twarz była zakrwawiona, spojrzał wyczekująco na Le Junho. Tak, Junho, pokaż tego psychopatycznego drania. Nie jesteś zwyczajną osobą. Simkiwan był po prostu kimś, kto podążał za Le Junho i naśladował go. Z drugiej strony Leja był urodzonym gangsterem. Był kimś, kto niczego się nie bał, krążył plotki, że nawet jego rodzice nie odważyli się im przeciwstawić. Simkiwan znał go od dawna, więc doskonale zdawał sobie sprawę z brutalnej osobowości leja Pomyślał, że może jakoś zmierzyć się z szaleńcem w hełmie. Ale dlaczego krzyczysz tak głośno w tej pajęczej sieci? Dobrze? Gówniany facet? Czy nie jesteś tylko psem? Ech, peok, peok. Jeśli nie przystanę, co zrobisz? Co? Co? Bam bam bam. Dlaczego nie spróbujesz pozbyć się tej pajęczyny, zanim zaczniesz krzyczeć? Ty niekompetentny draniu. P.P.P.ok. -ok. Le Jungho mógł być silny w rzeczywistości, ale to było piswy. To nie było miejsce, w którym prawdziwa siła miałaby jakikolwiek wpływ. Silna osoba naturalnie stanie na szczycie. Tutaj Shin Youngwo był znacznie silniejszy niż Le Junho. Bam bam bam. Lee ho walczył przez chwilę z siecią, zanim spojrzał na Shin Youngwo. Potem przemówił głosem drżącym ze złości. Hej, palancie. Gdzie mieszkasz? Ech. Ty odważysz się spotkać mnie w rzeczywistości? Chcesz umrzeć? Powiedz mi, gdzie teraz mieszkasz? Pójdę i zabiję cię. Instynkty były naprawdę przerażające. Shin yong wiedział, że jest na znacznie lepszej pozycji, ale nie mógł powstrzymać wzdrygnięcia się na słowa Le Yunho. Potem po chwili Shin yong przypomniał sobie, że Le Yunho nigdy nie mógł ustalić jego tożsamości i odpowiedział bezwstydnie. Ja mieszkam w Argentynie, ty draniu. Argentyna. Pomimo tego, że jest osiem. Co do wielkości krajem na świecie, jego całkowita populacja była niższa niż Korea Południowa, która zajęła 109 miejsca na świecie. Kraj słynący z piłkarskich potęg? Był to kraj słynący z kultury kulinarnej, takiej jak asado, mięso na szaszłykach i pieczone na węglu drzewnym. Bardziej niż cokolwiek innego znajdowała się po drugiej stronie planety, od Korei Południowej. Bam, bam, bam. Dowiedziawszy się, że szaleniec mieszka daleko, Lea Junho ostatecznie zmienił swoje nastawienie. P. Przepraszam. Myliłem się, więc proszę przestań. Nie byłem w stanie ogarnąć mojej sytuacji. Bardzo przepraszam. Więc proszę oszczędź mnie. Naprawdę umrę. W przeciwieństwie do Shina Yongwo, który dzięki swoim przedmiotom i wysokim statystykom potrafił polować na potwory wysokiego poziomu, Lea był zwykłym użytkownikiem potrzeba było dużo czasu, aby dojść do siebie po doświadczeniu utraconym po śmierci. Ponadto upuszczał przedmioty, gdy umierał. Dlatego Le Jungho szczerze nie chciał umrzeć. Le Jungho był również silny przeciwko słabym i słaby przed silnymi. Wśród absolwentów Le Jungho był nazywany wściekłym psem, ale był typowym gangsterem. Gdyby ciało Le nie było uwięzionym w pajęczej sieci, Zhinyungwo dałby mu szansę polizania stóp Zhinyungwo, szczekać jak pies. Dodatkowo zadzwoń do mnie mistrz. Wtedy cię uratuje. Bę naprawdę? Tak, więc ja to zrobię. Ba. W chwili, gdy Le miał przerwał mu Choi Hansung. Junho, naprawdę planujesz to zrobić? Choi Hansung nie lubił Le Junho, jednak Le Junho był przyjacielem, więc naturalne było opowiedzenie się po jego stronie nad szaleńcem. Czy jest jakiś problem z jednorazową śmiercią? Poza tym, czy jest jakaś gwarancja, że cię oszczędzi, jeśli zastosujesz się do jego prośby? Shin Youngwool był pewien, gdy zobaczył, że Choi Hansung jest samotny, w przeciwieństwie do przerażonych Le Junho i Shimakiwana. Choi Hansung, on naprawdę stoi za Le Junho. On jest szefem. Choi Hansung był tym, który stał za Le Junho w naszych czasach licealnych. W końcu Shin Yunho stanął przed Choi Hansungiem. Potem zaczął bić Hansunga. Zerknij. Hoi Hansung miał mało zdrowia, więc odniósł największe obrażenia. Ale Choi Hansung śmiał się, zamiast czuć się zburzony. Tak, zabij nas. Być zabitym przez szaleńca jest lepszy niż zostać zjedzonym przez pająka lub popełnić samobójstwo przez wylogowanie. Tyto. Shin Jong-wo nie miał zamiaru zabijać grupy Le jun Chciał tylko ich obrazić i uderzyć jak najwięcej, podczas gdy oni czuli rozpacz. Chciał zadać cały ból, który przeżył. Chciał zobaczyć błagającego le Jun-ho. Jednak Choi Hansung był w stanie z dumą stawić opór. Ty, ty draniu, naprawdę nie boisz się umrzeć. Czy to w porządku, nawet jeśli twoje doświadczenie i przedmioty spadną, gdy umrzesz? Ech, nie wstydzisz się umrzeć. Będzie też bolał. Satisfy wykorzystało przytłaczającą technologię, aby otworzyć wszystkie zmysły dokładnie tak, jak rzeczywistość. Tak samo było z bólem, ale w przypadku bólu zmniejszono go do mniej niż 12 razy więcej niż w rzeczywistości. Na przykład dźgnięcie nożem byłoby jak ukłocieńkłą. Uderzenie pięścią było tylko lekkim bólem. Przypominało to jednak, jak ludzie upijali się alkoholem. Za każdym razem, gdy zostali uderzeni, ich zdrowie się pogarszało, a ich umysły były zdezorientowane. Ponadto osoba w naturalny sposób odczuwałaby strach widząc krew, zespokojenie odtworzonej rzeczywistości, więc niektórzy użytkownicy stali się psychicznie słabi, gdy doznali wielkich szkód. Wystąpiło zjawisko, którego doświadczyło wielu użytkowników i które było problemem społecznym. Ale mentalność Sunga była silna. Widział wyraźnie, że to była gra, więc zachował spokój pomimo krwi w oczach. Nie bał się przemocy, szli na To wstyd odebrać sobie życie. A teraz zabij mnie. Nie ma znaczenia, czym mnie zabijesz, więc rób to, co lubisz. To naprawdę jest odpowiedź ostatecznego szefa główny przeciwnik. Hoy Hansung był zdezorientowany niezrozumiałymi słowami. Shin young -wo był bardzo poruszony. Cholera, jeśli on tak się zachowuje, nie będę czerpał przyjemności z zemsty. Z drugiej strony Lee yun Ki potwierdzili, że gwałtowność szaleńca ustała po słowach Hoi Hansunga. Potem zaczęli do siebie szeptać: Hej, nie jestem pewien, ale ten szaleniec, czy nim wygląda na to, że po usłyszeniu tych słów stracił chęć do morderstwa. Na to wygląda. Początkowo psychopaci mają obsesję na punkcie pewnej rzeczy, czy nie jest tak również z nim? Więc jest psychopatą, który chce zabijać, kiedy ludzie błagają o życie I nie ma ochoty zabijać kogoś, kto błaga o śmierć Prawdopodobnie Dobra Dwie osoby wymieniły spojrzenia i zaczęły krzyczeć Tak to prawda Zabij nas Wolałbym umrzeć Wolelibyśmy umrzeć niż płaszczyć się Kropka Teraz Le Yun i zachowywali się jak Hoi Hansung. Wtedy Shin Young zamyślił się głęboko Cholera, nie wiem, co robić Czy naprawdę mam ich zabić? Nie Nie Zostanę pekerem, moja reputacja spadnie i zostanę zamknięty w więzieniu Cholera Pierdolić Po chwili w końcu Shinyeongwo podjął decyzję. Ha, nieważne. Idę. Zrób jak uważasz. Umrzeć z głodu w tej pajęczej sieci. Zadeklarował Shinyeongwo i opuścił jaskinię. To było naprawdę miłe pożegnanie. Lee Junho i Sinkiwan spanikowali, patrząc na jego odchodzące plecy. Wielokropek. Nie tego chcieliśmy. Uch. Nie było gwarancji, że nas uratuje, ale nie ma też potrzeby, żeby nas zabijał. W końcu cofnął się na początek. Trzy osoby musiały wybrać. Mogli albo umrzeć z głodu, albo popełnić samobójstwo, wylogowując się. I tak umrą. Lee Junho zadrżał. Gówno. Jeśli nie zamierzał nas zabić, dlaczego ten szaleniec nas pobił? Cholerna szumowina. Dlaczego ktoś taki pojawił się przed nami? Lejon wam błagali szaloną osobę z kasku, by ich oszczędził, w szczególności ho miał szczekać jak pies. To było wstydliwe wspomnienie, które zapamiętają na zawsze. Tymczasem Szynie wyszedł z jaskini. Nie ma pająków. Jeśli to możliwe, powinienem go złapać i wypuścić do jaskini. Te szumowiny powinny mieć okropne doświadczenie bycia zjedzonym. Sinion nie chciał przegapić szansy na zemstę, którą dały mu niebiosa, więc pobiegł ciężko, aby znaleźć pająka kanionowego. Ale czy można tak łatwo schwytać pająka kanionowego? Szanse na pokonanie kanionowego pająka w walce jeden na jednego były wciąż mało prawdopodobne. Teraz chciał go złapać zamiast zabijać? To było niemożliwe dla Ungwo. Ostatecznie Ungwo nie zdołał złapać pająka, a grupa Lea umarła z głodu. W świetle księżyca Grit krzyczał, jakby chciał obudzić wszystkie potwory w kanionie. Przepuściłem złoto okazję do zemsty. Cholera. Sinayoungwo szukał pająka ze względu na swoją doskonałą zemstę. W tym czasie polował na wszystkie rodzaje potworów, więc miał teraz 92 poziom. Dlatego nie wpadł w panikę, gdy zobaczył pięć wilków z kanionu pędzących z powodu hałasu. Kora kora. Kora. Zamknij się, psia szumowinie. Kora. Po zaciętej walce pięć wilków zostało zabitych, a głodny grid zjadł ich mięso. Jest późno, więc powinienem iść spać. Jutro skończę misję. Teraz północne urwisko nie było daleko. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 78. Rozdział 78. Jak wiele osób wiedziało, najwyższym wodospadem na świecie był Angel Falls w Wenezueli. Miał ogromne 979 metrów wysokości. Angel nazywał się Angel po hiszpańsku, więc był to Angel Falls. Mówiono, że nazwa pochodzi od majestatycznego i tajemniczego pojawienia się mgły na dniem wodospadu. Oczywiście widziałem to pewnego dnia w telewizji. W każdym razie był to piękny i tajemniczy wodospad przypominający anioły. Jeden z najbardziej spektakularnych wodospadów na świecie. Satisfy stworzyło wodospad, który był bardziej spektakularny, tajemniczy, piękny i fantastyczny niż Angel Falls. Wodospad ten znajdował się na północy Wiecznego Królestwa, gdzie na północy? Tutaj. Chwach. Na północ od kanionu Kesen. Na końcu kanionu znajdował się wodospad o wysokości 1300 metrów. Para wodna wokół wodospadu stworzyła senną atmosferę. Tęte pojawiały się wszędzie, sprawiając, że wyglądało to jak bajkowy świat. Obezwładniło mnie skrzyżowanie tańczy i opad wody. To wodospad Lorana, o którym słyszałem tylko z plotek. Wodospad ten został nazwany na cześć odkrywcy wodospadu, a także założyciela Wiecznego Królestwa, Lorana. Było to jedno z najświętszych miejsc dla mieszkańców Wiecznego Królestwa, ale w ogóle nie było turystów. To dlatego, że kanion Kesen był zbyt niebezpieczny. Zwykli ludzie bali się potworów w kanionie, więc nie odważyli się tu przybyć. Zresztą niewielu by było użytkowników, którym udałoby się odwiedzić to miejsce. Uwag! To jest naprawdę niesamowita. Pierwotnie nie byłem kimś, kto czcił naturalne krajobrazy. Nigdy w życiu nie odwiedziłem żadnych znanych miejsc turystycznych. Co z tego, że natura była piękna? Czy nakarmi mnie piękna przyroda? W myślach bagatelizowałem naturę. Ale w tym momencie moje myśli się zmieniły. Mogłem zrozumieć, dlaczego ludzie odwiedzali takie atrakcje. Niesamowite, w końcu zdaję sobie sprawę, jak nieistotny i trywialny jest asfaltowy świat, w którym żyję. Spektakularnym wieżowiec zaprojektowany i zbudowany przez najlepszych światowych architektów, majestatyczne ciała, które zostały zarejestrowane jako miejsca światowego dziedzictwa, byli mili i wspaniali. Ale to nic w obliczu natury. Mój wąski światopogląd nieco się rozszerzył i poczułem, że moja perspektywa się poszerzyła. Jeśli czuję takie podekscytowanie, widząc krajobraz rzeczywistości wirtualnej, jak ta sceneria będzie wyglądać w rzeczywistości, jak już spłaca dług, powinienem pojechać w podróż, wodospady Angel i Głazu, Amazonka, Wielki Kanion. Jest wiele innych znanych miejsc. Wodospad obserwowałem w przyjemnym nastroju. Odzyskałem ducha. To jest szalone. Co ja robię? Muszę iść i znaleźć szermierki pagma. Północny klif znajdował się tuż pod wodospadem Loran. Przeszukałem północne urwisko w poszukiwaniu jakichkolwiek rycino-szermierce Pagma. Ale minęło 10 minut, potem 30 minut, jedna godzina, dwie godziny, trzy godziny. Nie mogłem znaleźć szermierki Pagma. Wspiąłem się nawet na klif, ale nie widziałem niczego, co mogłoby być muralem. Zanim się zorientowałem, nadszedł zachód słońca. Ten czy oczyścił się, a wodospad pokrył się złotem, tworząc spektakularny widok. To było jak iluzja przelewania złota, ale nie mógł sobie pozwolić na dalsze szukanie. Hej, zaczynam się denerwować. Przodek Khana powiedział, że wyrył miecz Pagma na północnym klifie. Czy kłamał? Czy przybyłem tutaj i walczyłem na próżno z powodu jego kłamstwa? Byłem głupcem, że i w pierwszej kolejności zaufałem z ducha. Pierwotnie duchy były złe. Dlatego duchy, które pojawiły się w horrorach, były w większości brzydkie i okrutne. Pomimo tego, że całe życie wystrzegałem się duchów, skusił mnie duch i rzuciłem w pogoń za dziką gęsią. To najgorszy błąd w moim życiu? Hm. Kiedy czułem się sfrustrowany, moje oczy nagle zauważyły coś z tyłu wodospadu. Być może? W czasach gimnazjum podziwiałem filmy o sztukach walki, które ukazały się pół wieku temu. Kiedy oglądałem te filmy o sztukach walki, na tyłach wodospadu zawsze była jaskinia. A co, jeśli twórcy Setisty obejrzą te same filmy o sztukach walki co ja, Wskoczyłem do wodospadu. Jak się spodziewałem, za wodospadem znajdowała się mała jaskinia, w której sekwencyjnie wyrzeźbiono freski przedstawiające mężczyznę tańczącego z nieczem. Wow, po raz kolejny duchy był złymi istotami. Ten duch. Znalazłabym go wcześniej, gdyby wyjaśnił, że to miejsce znajduje się za wodospadem Loran. Dlaczego powiedział północne urwisko? Nie, do cholery. Gdyby nie był przodkiem Khana, poszedłbym go kopnąć. Jest przodkiem Khana, więc go oszczędzę. Wielokropek. Czy duch mógł usłyszeć mój głos? Rozejrzałem się nerwowo, bo bałem się, że duch się pojawi, zanim obejrzałem murale. Malowi ścienne zostały wyrzeźbione dawno temu i były bardzo stare i niewyraźne. Ale nie było trudności z zobaczeniem zawartości. To jest pagma. Twarz mężczyzny na muralu miała oczy jak jastrząb Miał smukłą twarz w kształcie jajka, usta i oczy, które były popularne wśród kobiet Cholera Pagma był przystojny Myślałem, że Pagma będzie wyglądać jak macho, jak kowale, których widziałem do tej pory Ale miał smukły i schludny wygląd Nie lubiłem przystojnych i uzdolnionych ludzi, więc moja przychylność wobec Pagmy gwałtownie spadła Myślę o pojawieniu się już zmarłej osoby Skupiłem się na muralach To jest Dyslave Opierając się na proporcjach na muralu, Pagma była dość wysoka Niemniej jednak wielki miecz w rękach Pagmy był znacznie większy niż Pagma To dowodziło, że wielkim mieczem był Dyslave w rzeczywistości całkowita długość Danslefe wynosiła blisko 3,20 m. Jak wspaniale. Jednak Pagma na muralu swobodnie władał jedną ręką Danslefe. Jego siła była nie do pogodzenia z jego ciałem i wydawał się elegancki jak motyl. To była szermierka, która wyrażała potężną siłę i delikatną miękkość. Jak to było możliwe? Przez freski widziałem szermierki Pagmy, która osiągnęła szczyt. Malowidło ścienne oglądałem od początku do końca. Co? Dlaczego nie nauczyłem się szermierki Pagmy? Pomyślałem, że gdybym docenił ten mural, naturalnie nabyłbym szermierki Pagma, ale to było dziwne. Wyglądało na to, że nie mogłem się tego nauczyć, obserwując freski. Czy muszę tego dotykać? Położyłem ręce na muralu, ale nie zdobyłem umiejętności szermierczych pagma. Co? Jeśli nie mogłem tego uzyskać patrząc lub dotykając, jak mogłem się tego nauczyć? Czy musiałem śledzić działania na muralu? Wielokropek. Czy tak było naprawdę? Musiałem odtworzyć i zdobyć umiejętność walki mieczem pakmy bezpośrednio z mojego ciała. Ach, denerwujące. Ale nie można było na to poradzić, bez względu na to, jak bardzo irytujące. Mruknąłem i wyciągnąłem idealny sztylet. Następnie skopiowałem sztuki walki, pakmy pokazaną na freskach. Na początku nie mogłem się do tego przyzwyczaić, więc spróbowałem ponownie. Wciąż brakowało i zacząłem od początku. Trzy godziny później. Ile razy śledziłem szermierkę na malwidłach ściennych, usiadłem i ciężko odetchnąłem, ponieważ szermierka pakmy wymagała więcej energii, niż się spodziewałem. Ja nie mogę tego zrobić. Zapamiętałem szermierkę na freskach po kilkukrotnym powtórzeniu. Nie udało mi się jednak odtworzyć ruchów. Pomyśl o tym nigdy w życiu nie tańczyłem. Kilka razy chodziłem do klubów, ale nie pamiętam dobrze tańczyć. Widzę. ha. ha, ha. urodziłem się z dwiema lewymi stopami, więc trudno mi nauczyć się szermierki pakmy. Wielokropek. Nie. Zwariowany. Umiejętność gry, której nie mógłbym się nauczyć, gdybym nie wiedział. Jak tańczyć? Co to za bzdura? Nie może być umiejętności, której nie można się nauczyć, jeśli nie umiem tańczyć. Jest wyraźnie inny powód. Potem, przyglądając się muralom, starałem się znaleźć powód. Potem zauważyłem trochę mchu na ostatnim muralu. Z pewnością ostatnia część muralu nie jest pokryta muchem. Haha, nie byłoby tak głupiego rozwoju. To niemożliwe, ale na wszelki wypadek odgarnąłem mych. Wtedy to zobaczyłem. Kolejny mural został ukryty pod muchem. Następnie wyskoczyła okno powiadomienia. Umiejętność walki mieczem pakmy została zdobyta. Ukończyłeś misję pierwszej klasy. Wróć do Kowala Khana. Ja, co ja robiłem przez ostatnie kilka godzin, to cholerstwo. Ręce mi się trzęsły. Zmarnowałem czas i energię z powodu mchu. Chciałem zrywać mech i przeklinać. Ale powstrzymałem się. Nie chciałem marnować więcej czasu na mchu, kiedy już nauczyłem się szermierki pakmy. Ten cholerny mech, masz szczęście. Nadepnąłem na mech, który już zdjąłem ze ściany. Potem wziąłem głęboki oddech. Jaka była tożsamość szermierki, która przeszyła niebo? Czy była to umiejętność pasywna, taka jak z Mastery? A może była to potężna umiejętność ataku? W każdym razie było to konieczne dla mnie, któremu brakowało umiejętności bojowych. Byłam przepełniona radością i pospiesznie otworzyłam okno umiejętności. Wtedy mogłem potwierdzić, że szermierka Pagmy znacznie przekroczyła moje oczekiwania. Szermierz Pagma. POS. 1. Gdy umiejętność jest dezaktywowana, w każdej chwili możesz stać się jednością z mieczem. Zwiększa atak fizyczny o 20% i współczynnik trafień krytycznych o 10%. Ten efekt jest stosowany tylko wtedy, gdy założona jest broń typu miecz. Umiejętność nie zużywana. Kiedy umiejętność jest aktywowana. Stań się jednym z mieczem. Fala, powściągliwość, połączenie, zabicie, przekroczenie. Możesz wyzwolić w sumie pięć technik miecza. Efekt dezaktywowanej umiejętności zostanie utracony. Do aktywacji umiejętności wymagane jest 20 many. Po dezaktywacji umiejętność będzie mogła zostać ponownie aktywowana po 10 sekundach. Po dezaktywacji nic nie zostanie zużyte. Fala. Uwolnij gwałtowny taniec miecza niczym wysoką falę. Zadaje 155% Twojej siły ataku wszystkim wrogom w promieniu 1 metra, a także zmniejsza ich prędkość. Warunki użycia umiejętności posiadaj broń typu miecz. Koszt mana umiejętności. 350. Czas odnowienia umiejętności. 120 sekund. Powściągliwość. Powściągliwy i dyskretny taniec miecza. Przytłacza otoczenie. Nikt nie będzie miał do ciebie dostępu przez 3 sekundy. Nie dotyczy nieumarłych. Warunki użycia umiejętności. Posiadaj broń typu miecz. Koszt mana umiejętności. 300. Czas odnowienia umiejętności. 300 sekund. Połączyć. Olśniewający taniec miecza, który jest jak skrzydłem motyla. Zadaje 500% twojej siły ataku jednemu celowi. Warunki użycia umiejętności. Posiadaj broń typu miecz. Koszt mana umiejętności. 350. Czas odnowienia umiejętności 100 sekund. Zabić. Zabójczy miecz, który wyraża nienawiść. Zadaje 1500% Twojej siły ataku jednemu celowi. Pojawi się efekt krwawienia i desperacji. Warunki użycia umiejętności: posiadaj broń typu miecz. Koszt manewru umiejętności 1200. Zużycie wytrzymałości umiejętności zużywa 50% Twojej wytrzymałości. Czas odnowienia umiejętności 500 sekund. Przekroczyć. Taniec miecza, który przekracza wyobraźnię. Twoja siła ataku zostaje podwojona, a domyślne ataki zamieniają się w ataki dystansowe. Warunki użycia umiejętności. Posiadaj broń typu miecz. Koszt many umiejętności 1800. Czas trwania umiejętności 30 sekund. Czas odnowienia umiejętności 3000 sekund. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treść i tym podobne. Przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany rozdział 79. Rozdział 79. Niesamowita. Szermielka Pagma przekraczała moją wyobraźnię. Możliwości i obrażenia umiejętności był czymś, czego nigdy nie mogłem sobie wyobrazić. Jest jedna umiejętność pasywna i wiele funkcji aktywnych. Nie mam żadnych umiejętności mistrzowskich, więc to naprawdę niesamowite, biorąc pod uwagę moje braki w umiejętnościach bojowych. Większość klas posiadała umiejętności pasywne, takie jak biegłość w broni lub mistrzostwo w zbroi. Te pasywne umiejętności mistrzowskie zwiększyły skuteczność broni i zbroi. Jednak potomek Pagma nie posiadał w ogóle żadnych umiejętności mistrzowskich. To była wada i niezadowalająca część zajęć. Ale teraz jest inaczej. Pagma S. Sportsmanship zwiększył moją siłę ataku i szansę na trafienie krytyczne po wyłączeniu. Miało to podobny efekt do w używaniu broni. Jest to również wykonanie mistrzostwa w posługiwaniu się bronią pośrednią. Efekt znika po aktywacji umiejętności, ale to nie jest duży problem. Po aktywacji generowanych jest pięć aktywnych umiejętności. Szermierz Pagma to była umiejętność godna legendarnej klasy. Teraz mogłem być dumny z posiadania legendarnej klasy. Chociaż byłem rozczarowany niektórymi aspektami produkcji moja klasa jest oszukańcza, ale to nie jest klasa bojowa. Mogę wcielić się moleciągisty ze względu na moją dużą odporność na nienormalne warunki, więc mogę stać się bardziej oszukańczy, jeśli rozwiną się moje umiejętności bojowe. Ale był jeden problem. Dlaczego umiejętność zużywa tyle many? Obecnie miałem około 500 many. Udało mi się zdobyć tę figurkę, ponieważ moja inteligencja wzrosła, gdy staleń wytwarzałem przedmioty. Nigdy nie inwestowałem w to żadnych statystyk, więc nie miałbym nawet to many, gdyby nie to. W każdym razie najważniejsze było to, że w tej chwili nie mogłem swobodnie korzystać ze wszystkich dostępnych umiejętności. Cholera, fala, powściągliwość, połączyć, zabić, przekroczyć. W sumie 500 nikt miecza. Minimalna wymagana ilość many wynosiła 300, w szczególności, kiedy zużywa 1200 many, a transcem zużywa 1800 many. Aby swobodnie korzystać z tych umiejętności, musiałem zainwestować dużo punktów statystyk w inteligencję, aby zwiększyć moją manę. Ale nigdy nie zainwestowałem żadnych punktów statystyk w inteligencję, odkąd byłem wojownikiem. W przypadku magów im wyższa inteligencja, tym większe obrażenia magiczne. Dlatego byli gotowi zainwestować swoje punkty w inteligencję. Ale ja, szczerze, nie chciałem inwestować punktów statystyk w inteligencję. Na mojej pozycji skupienie punktów statystyk na sile i wytrzymałości było idealne. Siła i wytrzymałość oznaczały, że mogłem spędzić dużo czasu na tworzeniu przedmiotów, a moja siła tak również wzrosła. Ale inteligencja? Czy posiadałem jakieś umiejętności, na które wpłynęła inteligencja? Oczywiście nie. Musiałem zainwestować w statystykę inteligencji tylko po to, by zwiększyć swoją manę. Cholera, ale nie mogę inwestować w inteligencję. Zgadza się. Nie miało znaczenia, jak bardzo narzekałem. Nie miałem innego wyjścia, jak zainwestować swoje punkty w inteligencję. Miało to na celu wykorzystania umiejętności miecza. Okno stanu. Nazwa siatka. Poziom 92 1 531 403 798 000. Lesa, potomek Pagma. Zwiększy się prawdopodobieństwo dodania dodatkowych opcji podczas tworzenia przedmiotów. Prawdopodobieństwo ulepszenia przedmiotów wzrośnie. Wszystkie elementy wyposażenia można nosić bezwarunkowo. Istnieje jednak kara zależna od oceny przedmiotu. Tytuł ten, który stał się legendą. Nienormalne warunki nie działają na ciebie dobrze. Nie umrzesz, gdy zdrowie jest na minimalnym poziomie, łatwo rozpoznawalny. Tytuł. Pierwszy unikalny twórca przedmiotów. Zręczność plus 200. Tytuł: Tylko legendarny producent przedmiotów. Zręczność plus 350. Tytuł, Rycerz zabójca. Wytrzymałość plus 100. Siła plus 30. Tytuł, apostoł sprawiedliwości. Wszystkie statystyki plus 10. Odwaga apostoła sprawiedliwości nie ma sobie równych. Zdrowie. 8330 slash 8330 mana. 522 522. Siła. 775 wytrzymałość. 523 zwinność. 208 inteligencja. 180. Zręczność. 855 wytrwałość. 210. Opanowanie. 155 nieugięty. 176 godność. 155 wnikliwość. 155. Odwaga. 99. Punkty statystyk. 0. Waga. 9404-19700. Kiedy wczoraj wszedłem do kanionu Kesan, miałem poziom 85. Po polwaniu na wszystkie potwory w kanionie Kesan byłem teraz na poziomie 92. I miałem 70 punktów statystyk. Powinienem to zostawić. Jak widać, aktualnie miałem 0 punktów statystyk. Czemu? Zainwestowałem 70 punktów siły. Nie można było na to poradzić, ponieważ ułatwiło to polwanie na pająki kanionowe. Pająki kanionowe miały doskonałą obronę. Zwiększyłem siłę, aby zadać trochę więcej obrażeń. Ale teraz tego żałowałem. Powinienem zebrać punkty statystyk, dopóki nie zdobędę Pagma S hip. Moja maksymalna mana wzrastała o 3 punkty za każdym razem, gdy zdobywałem jeden punkt inteligencji. Gdybym nadal miał 70 punktów statystyk z wczoraj, mógłbym zwiększyć swoją inteligencję i zyskać pewną ilość many. Szkoda, muszę podnieść inteligencję. Byłem bardzo zły na myśl, że nie będę mógł użyć umiejętności, których się nauczyłem z powodu braku many. Kto by się nie denerwował, gdyby nie mógł użyć niektórych umiejętności? Więc dokonałem niezwykłego wyboru. Polwanie. Podnieść do właściwego poziomu. Zwiększ inteligencję, podnosząc mój poziom. Potrzebuję przynajmniej wystarczającej ilości many, by użyć kill. Kill to umiejętność, która zadaje celowi 1500% mojej siły ataku. Ale 1200 many było wymagane do użycia kill. Innymi słowy, potrzebowałem co najmniej 400 punktów inteligencji. Zdobądź 400 informacji wywiadowczych, zdobywając kolejne poziomy. Wielokropek. To było moje przybliżone oszacowanie. Ha, to jest do bani. Zacząłem polować po raz pierwszy, odkąd zostałem potomkiem Pakmy, aby zdobyć Pacmael z Forbes Manship. Zmierzyłem się z mrozu na północnych polach śnieżnych, a potem z potworami w kranionie Kesen. To był zabawny smak polowania po długim czasie. Zgadza się. Przez ten smak uzależniłem się od satysfy. Czułem, że wraz ze wzrostem poziomu staję się silniejszy i byłem dumny, widząc złoto i łupy zgromadzone w moim ekwipunku. Na razie powinienem zostać w kranionie Kesen i dalej polować. Ale jaka była rzeczywistość? Dla mnie polowanie było luksusem. Moja rodzina siedziała na stosie długów. Moi rodzice i Sehe wciąż nie mogli pozbyć się niepokoju. Musiałem robić rzeczy zamiast polować, żeby moja rodzina mogła spokojnie spać. Tak, powinienem szybko wrócić do kuźnikana. Wtedy mogę zdobyć Daj Czy to nie jest dobre? Ledwo stłumiłem chęć polwania i opuściłem jaskinię za wodospadem. Uspakajałem swój smutek, podziwiając gwiazdy na nocnym niebie, kiedy. Kuwach, z dna wodospadu do biegurek. Spadł ogromny strumień wody i zostałem otoczony przez sześciu Mermenów. Wielokropek. Ryby się trzęsą. Mermen to sam cen syreny. Ale w przeciwieństwie do seren z bajek, syreny set były bardzo brzydkie. Zmarszczyłem brwi, widząc na syrenach. Czy wyschniesz na lądzie i zadłysz się na śmierć? Syren z przodu machał trój i krzyczał groźnie. Nie martw się o to i daj mi swoje serce mermen potrzebowało ludzkich serc do pożywienia. Byli tak straszni jak ich wygląd. Sześciu mermenów. Syreny bez większych trudności przystosowały się do środowiska naturalnego. Dlatego zostały rozprowadzone po całym kontynencie. Ale najbardziej znane były syreny żyjące w kanionie Kesen. Poziom 175 syren z kanionu Kesen był jednym z najwyższych wśród syren na kontynencie. W wodzie syreny są szczególnie silne. Jest ich sześciu. Zanim nauczyłem się szermierki pakmy, próbowałem uciec z tego miejsca. Ale teraz było inaczej. Podniosłem idealny sztylet plus 8, który świecił w ciemności ciemniejszym błękitem. Nie zamierzałem oddać serenom mojego serca. Chcesz zabrać moje serce? A może powinienem po prostu zjeść was wszystkich? Syren prychnął. Ba! Ten człowiek blefuje. Ła, syreny poruszały się po wodzie z ogromną prędkością, jak deska surfingowa na fali. Czekałem, aż się do mnie zbliżą. Tuż przed tym, jak trójząb miał uderzyć w moje ciało, Pagma jest Sportsmanship Restriction. W tej chwili moje ciało zaczęło tańczyć. Niebieskie światło promieniujące z idealnego sztyle świeciło w świetle księżyca, gdy moje ciało poruszało się cicho. Następnie wykrzyknik. Pośpiech syrenów ustał, jakby pierwotnie był kłamstwem. Syreny zachowywały się niespokojnie i starały się ode mnie uciec. Pospiesznie połączyłem niektóre umiejętności, zanim zdążyły uciec przed wpływem powściągliwości. Wściekłość Kowala. Wściekłość Kowala została aktywowana. Twoja siła ataku i prędkość ataku znacznie wzrosną przez 20 sekund. Podmuch wiatru. Kwa kwa kwak. kwa. kwa. Kiak. Ostrzy wiatru ocierało się o tłów Syrenów. Zadałeś celowi 3750 obrażeń. Zadałaś 3802 obrażeń celowi. Mermeny miały doskonałą obronę na swoich dolnych ciałach, które były pokryte łuskami, ale ich ludzkie górne ciała były słabsze. Dlatego ataki na górną część ciała były bardzo bolesne. Zaatakowałem szybko po sobie, zanim się zatrzymałem. Cholera, skończyła mi się mana. Szybko otworzyłem ekwipunek i wyjąłem gorszą miksturę regeneracji many. Po potwierdzeniu, że moja mana w pełni się zregenerowała, dezaktywowałem Pagma S. Swordsmanship. Następnie wykorzystałem rozwiniętą umiejętność. Wiatr sprawiedliwości. Pepeng. Pepepepeng. Wind of Justice wywarł potężny niszczycielski podmuch, którego nie można porównać z Wind Blast. Po dezaktywacji Pagma S. Swordsmanship moja siła ataku i szansa na trafienie krytyczne wzrosły, czyniąc destrukcyjną moc jeszcze większą. Wiatr sprawiedliwości przetoczył się po syrenach z boku na bok, a ci, którzy zostali uderzeni w górną część ciała, nie mogli nawet krzyczeć. Szybkie ruchy. Włączono szybkie ruchy. Twoja zwinność i szybkość uników znacznie wzrosną na jedną minutę. Plusk. Nagle zanurzyłem się w syrenach. Potem zacząłem ciąć ich górne części ciała sztyletem idealnym plus 8. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści tym podobne, przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić. Przepracowany. Rozdział 80. Rozdział 80. Kierak. Dobra. Dobre. Poczułem błogość, gdy obserwowałem seren cierpiących za każdym razem, gdy dzierżyłem miecz. To dlatego, że czułem się silniejszy. Efekt opcji najlepsze rękawice jest aktywowany, powodując dwukrotne zaatakowanie celu. Efekt opcji idealny sztylet zostaje aktywowany, natychmiast zabijając cel. Jeden z sześciu mermenów zginął w wyniku aktywacji opcji idealny sztylet. Natychmiast zostałem zaatakowany przez pozostałych pięciu mermenów. Ja jednak używałem jako broni sztyletu, podczas gdy ich bronią był trójzęby o długości 2 metry. Potrzebowali pewnego dystansu, żeby mnie właściwie zaatakować. GRRR. W końcu syreny zrezygnowały z natychmiastowego kontrataku. Odsunęli się na pewne odległości, i patrzyli na mnie dziko. Poszedłem za jednym z nich i zaatakowałem go bezlitośnie. Bam, bam, bam. Kilk! Syreny były potworami znanymi z silnego koleżeństwa. Syreny nie wiedziały, co robić, gdy przylgnąłem do ich towarzysza jak pijawka i dźgnąłem. Chcieli pomóc, ale bali się, że zostaną dźgnięci nożem. Rzeczywiście, byli głupimi draniami. Mermen, ci cholerni faceci. Jako wojownik walczyłem z mermenami nad jeziorem Fabian. W przeciwieństwie do mermenów nad jeziorem Fabian, Sreny nad jeziorem Fabian były bardzo niskie, ale jednocześnie były bardzo silnymi przeciwnikami. W końcu zostałem przez nich zabity. Zemsta za tamte czasy. Płok. Kkunk. Syren przyjął mój sztylet bez litości i ostatecznie umarł. Obserwowane syreny wylewały krwawe łzy i rozpoczęły gwałtowny atak. Odniosłaś 2900 obrażeń. Poniosłaś 2830 obrażeń. Rzeczywiście, syreny miały potężne ataki. Już po dwóch atakach straciłem ponad połowę zdrowia. Przerażająca siła. Ja. Jestem uzbrojony w szeum wodem różnych orków i arcydzieło Khana, ale wciąż otrzymałem tyle obrażeń. Ale nie trzeba było się bać. Wydłużył się czas odnowienia mojej mikstury MANY. Użyłem nowej umiejętności od razu po sprawdzeniu mojego wskaźnika MANY. Władca mieczem pakmy, fala. Moje ciało było za mną jak Loran Fals, ale spokojny strumień zaczął się poruszać. Następnie fale energii wystrzeliły w każdym kierunku. Pepepepęk, Kirak. Czterech mermenów zostało uderzonych jednocześnie i wrzesnęło z bólu. Próbowali kontratakować, ale pod wpływem fali ich prędkość ruchu i prędkość ataku zostały spowolnione prawie dwukrotnie. Nie było trudno zadiać ostateczny cios. Podmuch wiatru. Kirak. W końcu zginęło wszystkich sześciu mermenów, a ja potwierdziłem pieniądze. Ja aptem i doświadczenie, które spadły. Twój poziom wzrósł. Zainwestuj 10 punktów inteligencji. Zainwestowałeś 10 punktów inteligencji. Czy to jest poprawne? Tak. Po 10 punktach inteligencji moja mana wzrosła dokładnie do 600. Przed nami jeszcze długa droga, ale byłem bardzo dumny. Jeśli zrobię przedmiot, moje statystyki wzrosną. Pewnego dnia będę miał wystarczająco dużo many, aby swobodnie korzystać z szermierki pakmy, ale nie wiem, kiedy to będzie. Czy zanim spłacę dług, będę miał 1000 many? Kiedy sobie to wyobraziłem i przygotowałem się do wyjścia, pojawił się przede mną mężczyzna. Był to mężczyzna z postrzępioną brodą. Nosił też dziwne ubrania. Na pierwszy rzut oka. Żebrak. Co? Ten żebrak? Nie mów mi, że chce pieniędzy. Obawiałem się, że będzie błagał mnie o pieniądze, więc pospiesznie próbowałem opuścić to miejsce. Ale wtedy żebrak zawołał do mnie. Mam do ciebie prośbę. Wielokropek. Ach, cholera. Oczywiście żebrak prosił mnie o pieniądze. Znalazł niewłaściwą osobę. Nie byłem z tego dumny, ale ani razu nie umieściłem dziesięciu wygranych w skrzynce na darowiznę armii zbawienia w ciągu moich dwadzieścia lat życia. Dlatego nie miałem zamiaru pomagać żebrakowi w grze. Jak mogę pomóc? Kiedy staram się pozostać przy życiu? Odwróciłem się spokojnie, gdy żebrak położył rękę na moim ramieniu. Nie słyszysz mnie? Słyszałem cię. Więc dlaczego nie odpowiadasz? Dlaczego miałbym odpowiadać żebrakowi? Twarz mężczyzny wykrzywiła się. Co? Żebrak? Jestem żebrakiem. Nie jesteś? Wyglądasz dokładnie jak żebrak. Kuk. Kuha uh, ha, ha ha. Czy ten żebrak był szalony? Dlaczego nagle się śmiał? Hej, panie, czy zechciałbyś być cicho? To miejsce pachnie krwią srenów i mogą pojawić się inne sreny, więc wydawanie głośnych dźwięków będzie niebezpieczne. Bulgotanie, bulgotanie. Kiedy rozmawialiśmy, z dna do spadu zaczęła unosić się ogromna piana. W końcu pojawiły się nowe syreny. Domyślałem się, że pojawi się więcej niż sześć, więc chciałem jak najszybciej opuścić to miejsce. Nie sądzę, żebym mógł walczyć z więcej niż siedmioma. Hej! Spieszyłem się, gdy żebrak znów mnie zawołał, ale odpowiedziałem bez przerwy. Hej, żebraku, jeśli nie chcesz umrzeć, po prostu odejdź. Cóż, nie obchodzi mnie, czy umrzesz, czy nie? Wtedy jadę. P.N.K. 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 Wielokropek. Cholerny. Byłem zbyt spóźniony z powodu żebraka. Z wody wyskoczyło 11 mermenów, otaczając mniej żebraka. Kto? Ktoś zamordował naszych krewnych. Zabijecie! Zabij go i przeżuj jego serca! Krzyknąłem w kierunku mermenów. Na własne oczy byłem świadkiem, że ten człowiek zabił twoich braci. Mój palec wskazał na żebraka. To nie było zamierzone działanie, to było instynktowne. W mojej naturze leżało poświęcanie innych ludzi dla siebie. Ty, to byłeś ty. Syreny natychmiast uwierzyły w moje słowa i zwróciła oczy na żebraka. Potem pospieszyłem do ucieczki. Jednakże. Hang. Miecz. Był to wyraźnie dźwięk miecza. Odruchowo obejrzałem się i zobaczyłem żebraka trzymającego długi miecz, którego używano w przeszłości. To najwyraźniej miecz. Jak żebrak ma coś takiego? Może nie był żebrakiem? Tak, zdrowym rozsądkiem było sądzić, że w kanionie Kesan nie będzie zwykłego żebraka. Zwykły żebrak nie przeżyłby tutaj dnia. A więc ta osoba. Z opóźnieniem skupiłem uwagę nad głową żebraka. Potem potwierdziłem nazwę. Piaro. Nie wiedziałem, kim był, ale najwyraźniej był NPC. To, że NPC podszedł do mnie pierwszy, musi mieć związek z kwestem. Żebrak, Piaro się nie odezwał. Nie lubię ryb Sasak. Sasasasak. Był w zupełnie innym wymiarze niż ja. W kontaktach z syrenami polegałem na swoich umiejętnościach. Jednak Piaro nie używał żadnych umiejętności. Właśnie walczył z jedenaście marmenami swoimi umiejętnościami miecza. Brzęk. Jego miecz błysnął kilka razy, zanim Piaro włożył swój długi miecz powrotem do pochwy. Wtedy syreny jednocześnie wykaślały krew i zniknęły w szarym świetle. Byłem oszołomiony, gdy byłem świadkiem absurdalnego pokazu siły Piaro. Potem powiedział, marszcząc brwi: Jesteś typem osoby, która poświęci niewinnych, aby przetrwać. Jesteś typem osoby, której nienawidzę najbardziej na świecie. P przepraszam. Bałem się, że może zostać zabity, więc przeprosiłem. Potem potrząsnął głową. Nie ma potrzeby udawania. Nie chcę z tobą zbyt długo rozmawiać, więc przejdę do sedna. Pomóż mi, męczące. Rozległ się znajomy dźwięki. i wyskoczyło okno powiadomienia o zadaniu. Prawdziwy zdrajca Czerwonych Rycerzy. Trudność? S. Czerwoni Rycerze byli niegdyś najsilniejszą dywizją rycerską na kontynencie. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Imperium Sahary może teraz istnieć dzięki Czerwonym Rycerzom. Asmofel, wicekapitan Czerwonych Rycerzy, odbył sekretne spotkanie z cesarzową, potem wyrobił upiaro, który znał prawdę. Ze względu na to, że Asmofel umiejętnie zapożyczył moc cesarzowej, Piaro i jego ludzie zostali wrobieni w zdrajców cesarza i zostali zmuszeni do ucieczki. Piaro nie mógł wybaczyć Asmofelowi ani w cesarskiej rodzinie, która doprowadziła życie jego towarzyszy na skraj ruiny. Ale Piaro nie mógł poruszać się bezpośrednio z powodu tropicieli rozsianych po całym kontynencie, którzy zostali uwolnieni przez Asmofela. W końcu Piaro musiał sam zrezygnować z zemsty i musiał powierzyć ją agentowi. Wyczyść warunki zadania, ukaraj Asmofela. Nagroda za czystą misję, tytuł agent zemsty. Agent of Revenge zostanie otwarta statystyka Revenge Siła ataku plus 100. Zostanie wygenerowana umiejętność morderczy impuls. Porażka zadania, poziom minus 4. Imperium Sahary przylegało do Wiecznego Królestwa. Jednak naturalne było, że podróżowanie tam i z powrotem zabierało dużo czasu. Ponadto musiałem ukarać wicekapitana dywizji rycerskiej. Nawet Leo, który nazywano Północną Nowa, był tylko pisklęciem przed Asmofelem. Podoba mi się nagroda, ale nie ma gwarancji sukcesu, a odległość jest za duża. Mądrzej jest tworzyć przedmioty w kuźni, niż wykonywać tę misję. Podjąłem decyzję i stanowczo odmówiłem. Nie mam czasu ani możliwości, aby ci pomóc. Misja została odrzucona. Piaro cmoknął językiem. Nie podoba ci się nagroda? Nie, nie mam czasu ani umiejętności. Znam ludzi takich jak ty. Musisz mieć nadzieję na większą nagrodę, wykorzystując moją rozpaczliwą sytuację. Nie, to nie to. Nie chodzi o nagrodę. Naprawdę nie mam czasu ani możliwości, aby ci pomóc. Bach, dodam mój miecz w nagrodę. Piaro zmienił nagrodę za misję. Czysta misja nagroda? Tytuł Agent Zemsty Długi Miecz Piaro. Agent of revenge, Zostanie otwarta statystyka CWLT. Siła ataku plus 100. Zostanie wygenerowana umiejętność morderczy impuls. Długi Miecz Piaro. Ocena unikalna. Wytrzymałość. 110 213. Siła ataku. 387 celność, plus 10%. Zostanie wygenerowana umiejętność nienawiść. Wytrzymałość minus 100. Jest nieco uszkodzony, ale to nie zmienia faktu, że jest świetnym mieczem. Ale jest przeklęty, ponieważ zawiera silną urazę piaro. Korzystanie z niego wiąże się z pewnym ryzykiem. Ograniczenia użytkownika, poziom 190 lub wyższy. Ponad 900 siły. Ponad 300 zwinności. Zaawansowane mistrzostwo miecza. Trudno było mówić o opcjach, ponieważ nie wiedziałem, czym jest umiejętność nienawiść. Ale siła ataku była świetna. To miecz jednoręczny, ale siła ataku przekroczyła legendarny miecz samotranscendencji. Oczywiście limit poziomu było 30 poziomów wyższy niż miecza samotranscendencji, ale biorąc pod uwagę różnicę w rankingu, ta siła ataku była naprawdę niesamowita. Zdecydowanie jest to przedmiot, który można sprzedać drogo. Byłem chciwy. Dlaczego chciałem tworzyć przedmioty? Zarabiać pieniądze. Ale nawet jeśli wykonałem dziesiątki lub setki przedmiotów, nie było gwarancji, że zostaną wyprodukowane przedmioty o wyjątkowej lub wyższej ocenie. Być może udałoby mi się uzyskać większe nagrody z tego zadania niż zrobienia przedmiotów, ponieważ przedmiot można było sprzedać za wysoką cenę. Ale naprawdę nie mam możliwości. Byłem silny. Nie wystarczyło jednak zmierzyć się z wicekapitanem niegdyś najsilniejszej dywizji rycerskiej na kontynencie. Musiałem się uspokoić. Mocno zamknąłem oczy i odwróciłem się od długiego miecza Piaro. Naprawdę nie jestem w stanie spełnić Twojej prośby. Misja została odrzucona. Piaro przygryzł wargę. Wydawał się zły. Naprawdę jesteś chciwą osobą. Tu nie wiesz, że nadmierna chciwość może być procizną? Słowa nie działały. Ta niejasno znajoma sytuacja sprawiła, że przypomniałem sobie kogoś, o kim zapomniałem. Tak, do ranie. Bez względu na to, jak bardzo odrzuciłem misję, jakoś skończyłem wykonując misję do rana. Piaro przypominał do rana. Mogę zostać wciągnięty w poszukiwanie, jeśli nie wykażę zdecydowanego nastawienia. Wyszedłem mocno. Ile razy mam to powtarzać? Kiedy powiedziałem, że nie podobają mi się nagrody. Nie mam zdolności, zdolności. Dlaczego źle rozumiesz osobę w dziwny sposób? Nie masz zdolności. Nie jest łatwo zabijać kanionowe jaszczurki, jaszczuro ludzie, pająki, orły, krokodyle, wilki i sześć sirenów jednocześnie. Słuchaj. Ce, co się dzieje z tym facetem. Skąd wiedział o wszystkim, co robiłem w kanionie Kesan? To musi być. Ty, ty. Czy jesteś stalkerem? Czego ode mnie chcesz? Na pewno nie moje dziewictwo. Brudny drań. Czy już tego nie powiedziałem? Wszystko, czego chcę, to śmierć Smofela. Wygląda na to, że rozmowa z tobą nie zadziała. P.O.K. Piara uderzył mnie w pochwą. Potem dosłownie upadłem na kolana. Odniosłeś 7500 obrażeń. Męstwo apostoła sprawiedliwości nie ma sobie równych. Apostoł sprawiedliwości przeżywa kryzys. Nie upadniesz łatwo przed wrogami. Wszystkie statystyki wzrosną o 30%. Co, co? Moje zdrowie spadło od uderzenia po do? W mgnieniu oka zaopiekował się również 11 mermenami. Kim była ta osoba? Kiedy byłem przerażony, Piaro spojrzał na mnie zimnymi oczami. Upewnij się, że odpowiesz. Czy przyjmiesz moją prośbę? A może żeż tutaj? Wielokropek. Myliłem się, kiedy myślałem, że Piaro jest jak Doran. Doran był uparty, ale miły. Ten człowiek był zupełnie inny. Był bardziej jak demon. Samolubny demon. to jest śmieszny. NPC mnie zabije, jeśli odmówię wykonania zadania. Co to jest do diabła? Co ty mówisz? Odpowiedz mi. Cholera, wolałbym umrzeć. Jeśli nie zaliczę zadania, stracę cztery poziomy i zmarnuję na swój czas. Ale jeśli tu umrę, po prostu stracę doświadczenie. HMPH, wolałbym to. Będę skrzyszony w Winston, więc zaoszczędzę trochę czasu. Wielokropek. Naprawdę nie wiesz, ile warte jest życie. Dlaczego Bóg stworzył nieśmiertelne istoty takie jak ty i dlaczego żyjesz wśród zwykłych ludzi, takich jak my? Nie mogę zrozumieć, bez względu na to, jak o tym myślę. NPC kwestionował istnienie użytkownika. Chwilowo za nie mówiłem na inteligencję NPC. Wtedy Piaro spojrzał na mnie. Zgłupić się. He? Zejdź mi z oczu. Pięć zadanie. Nie, ty nie zamierzałeś mnie zabić, jeśli odmówię twojej prośbie? Bach, nie mam chodby zabijania niewinnych ludzi. Piaro opuścił to miejsce. Tuż przed całkowitym zniknięciem z mojego pola widzenia, zatrzymał się i powiedział, jeśli zechcesz później przyjąć moją prośbę, przyjdź tutaj. Nie zmuszę cię. To tylko nadzieja. Tak zakończyło się moje krótkie spotkanie z Piaro. Potem wróciłem do Winstona. W trakcie tego walczyłem z kilkoma potworami w kranionie i osiągnąłem poziom 95, inwestując wszystkie punkty statystyk w inteligencję. Cholera, jestem jak magik. Inwestowanie punktów statystyk w inteligencję tylko po to, by zwiększać ilość many. Było to godne ubolewania, bez względu na to, jak o tym myślałem. Ale mam szczęśliwe wieści. Poziom umiejętności Blacksmitha Rage wzrósł. Poziom umiejętności Niezniszczalnej Sprawiedliwości wzrósł. Wściekłość kowala. Pos. 2. Zwiększa siłę ataku o 15% i szybkość ataku o 30% na 30 sekund. Koszt many umiejętności. 40. Czas odnowienia umiejętności. 60 sekund. Niezniszczalna Sprawiedliwość. Pos. 2. Zadaje 320% twojej siły ataku. Koszt mana umiejętności. 300. Czas odnowienia umiejętności. 90 sekund. W przypadku Windblast i Quick Movements był to umiejętności wbudowany w idealny sztylet, więc poziom umiejętności nie wzrastał bez względu na to, ile razy go używałem. Ale Kowalski wściekłość i niezniszczalna sprawiedliwość były moimi własnymi umiejętnościami. Jak każda zwykła umiejętność, zdobywał doświadczenie i podnosił poziom. Zdałem sobie sprawę, że staję się silniejszy, gdy zobaczyłem efekty ulepszonych umiejętności. Jeśli znajdziesz jakieś błędy, niedziałające linki, niestandardowa treści i tym podobne, przecinek daj nam znać, rozdział raportu, abyśmy mogli to jak najszybciej naprawić.